Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na naszym spotkaniu, dyskusji poświęconej dyskusji wokół książki, wokół biografii kapitana Romualda Rajsa Burego, autorstwa siedzącego obok mnie Michała Ostapiuka. Pozwolicie Państwo, że przedstawię gości, którzy tutaj przyszli i opowiedzą parę słów o tejże publikacji. Także Michał Ostapiuk, autor, to jest bohater dzisiejszego wieczoru. Po lewej stronie od Michała Ostapiuka dr Kazimierz Krajewski, wybitny, a prawdopodobnie najwybitniejszy specjalista z zakresu podziemia niepodległościowego po 1944 roku, przynajmniej jeśli chodzi o ziemię białostocką i kresy północno-wschodnie. I po mojej prawej stronie mecenas Grzegorz Wąsowski, osoba, która ma w swoim dorobku współautorstwo pierwszego monograficznego wydania przygotowania albumu Żołnierze Wyklęci. Przypomnę, to było prawie ćwierć wieku temu. Poza tym autor szeregu tekstów poświęconych podziemiu niepodległościowemu. Wreszcie autor tekstów dotyczących wydarzeń, dotyczących działań 3. Wileńskiej Brygady NZW na Białostoczyźnie w 1946 roku i autor tekstów poświęconych wydarzeniom w powiecie Biec-Podlaski w styczniu 1946 roku. Wreszcie ja, mam zaszczyt pracować w Muzeum Żołnierzy Wyklętych na ulicy Rakowieckiej 37. Poza tym jestem redaktorem prowadzącym pisma historycznego Glaukopis. Pozwólcie Państwo, że pierwsze pytanie zadam panu Michałowi, niejako wprowadzając Państwa w tę naszą dyskusję wokół książki, czy poświęconą książce, którą pan Michał Ostapiuk przygotował. Zapytam w ten sposób. Panie Michale, co było inspiracją do podjęcia w końcu wieloletnich i żmudnych badań, biorąc pod uwagę chociażby materiał źródłowy, który trzeba było przeanalizować. Co było inspiracją do tego, aby podjął pan te badania i zajął się postacią kapitana Romualda Rajsa? No, dzień dobry, witam Państwa. Przepraszam za swój głos. Drobna infekcja trochę go zepsuła. Odpowiadając na pytanie, no, pierwszą inspiracją dla mnie, no, oczywiście do podjęcia badań nad i zajęciem się podziemiem niepodległościowym, bo to były publikacje chociażby doktora Krajewskiego, Łupaszka Młot-Huzar, no bo przeczytaniu tej książki wiedziałem, że to jest ten dział nauki i historii, którą bym chciał się zajmować. Oczywiście Atlas Podziemie Niepodległościowe wydane przez mecenasa Wąsowskiego, no to pokazywało skalę tego oporu. Gdzieś wówczas spotkałem się przy okazji tych lektur po raz pierwszy z postacią kapitana Rajsa. I od razu, co proszę Państwa, mnie uderzyło w tej osobie. Otóż z jednej strony niebywale odważny człowiek, świetny oficer, szkoleniowiec, wybitny dowódca, realizujący się na wielu polach. Z drugiej zaś, no, ciążyły na nim, kiedy podejmowałem badania, no to oczywiście nie była to jeszcze tak głośna postać, ale jednakże już była obecna w literaturze i oceny negatywne wydarzeń z przełomu stycznia i lutego 1946 roku. Dlatego też postanowiłem zająć się tą postacią, a miałem tutaj, Szanowni Państwo, bardzo dużo szczęścia, bo jeszcze wówczas żyło kilku podkomendnych kapitana Rajsa i to tak z okresu wileńskiego, jak i tego późniejszego okresu białostockiego. Miałem okazję, no, całymi godzinami dyskutować na temat kapitana Rajsa z świętej pamięci Tadeuszem Żukiem, pseudonim Kot, jednym z najstarszych dowódców, jednym z najstarszych żołnierzy oddziału kapitana Szczerbca, czy też ze świętej pamięci Józefem Bandzo Jastrzębiem, który był i na Wileńszczyźnie u Burego, a później na Białostoczyźnie. No i a przyświecał mi podstawowy cel, przystępując do tych badań i pisząc książkę, taki, żeby pokazać Burego całościowo, nie tylko z perspektywy tych wydarzeń stycznia i lutego, bo tak 1946 roku, bo tak naprawdę tylko tak go postrzegamy w powszechnym odbiorze, podczas gdy jego całe życie, no, było poświęcone ojczyźnie. Jako młody chłopak wstąpił do szkoły elewów, do podoficerskiej szkoły piechoty dla małoletnich w Koninie, ukończył ją z wyróżnieniem.
przez służbę wojskową związał się z Wileńszczyzną. Zapisał piękną kartę bojową we wrześniu 1939 roku, rozbrojony przez komunistyczną białoruską bojówkę, przekazany Sowietom. Na szczęście ci grupę jego i jego podkomendnych zwolnili. Wówczas on przybył do Nowej Wilejki i tam natychmiast włączył się w konspirację. Był bardzo dobrze zdyscyplinowanym takim człowiekiem, mającym ten zmysł konspiracyjny. Przetrwał i pierwszego Sewiota, przetrwał późniejsze aresztowanie przeprowadzane przez Niemców. No i wreszcie ten najpiękniejszy etap w jego karierze wojskowej, czyli służba w 3. Wileńskiej Brygadzie kapitana Gracjana Fruga-Szczerbca, kiedy to Bury, może nie de jure, ale de facto jest drugim po Szczerbcu. To on jest szkoleniowcem, to on dowodzi w jednej z najważniejszych bitew brygady, czyli bitwy pod Mikuliszkami stoczonej 8 stycznia. Odnosi tam piękne zwycięstwo. Później to jest niezliczona ilość akcji mniejszych, ale również i tych większych. Pod Murowaną Ośmianką duża bitwa, rozbicie dwóch kompanii korpusu Plechawiciusa. I wreszcie, proszę Państwa, bardzo udany w jego wykonaniu i przeszkolonej przez niego kompanii szturmowej, która była ewenementem. Myślę, że była to jedna z najlepszych jednostek polskiego państwa podziemnego i udowodniła to przecież no, w drugiej pod względem ważności akcji polskiego podziemia niepodległościowego, czyli po Powstaniu Warszawskim, to właśnie Powstanie Wileńskie było chyba najważniejszą operacją o największym zasięgu, o największej intensywności walk. I tutaj kapitan Rajs po raz kolejny udowodnił, że jest świetnym dowódcą, a żołnierzy, których przygotował do boju, można śmiało nazwać równoprawnymi partnerami w walce, o ile to jest dobre słowo, z zaprawionymi w boju żołnierzami Wehrmachtu. Same odznaczenia, które tutaj zdobył, no, za sam szturm na Wilno dostał drugi oficerski awans, został mianowany porucznikiem. W całej 3. Brygadzie tylko on dostąpił tego zaszczytu. Został oznaczony wreszcie krzyżem Virtuti Militari. Również szlak bojowy Łupaszki jest niezwykle piękny. Może nie był tym najaktywniejszym dowódcą, bo tu bezwzględnie palma pierwszeństwa należy się podporucznikowi Zygmuntowi. Wreszcie po opuszczeniu terenu on wciąż utrzymywał, po opuszczeniu terenu w 1946 roku jesienią, wciąż utrzymuje kontakt ze swoimi ludźmi. To między innymi właśnie przez to, że on próbował ich zalegalizować, próbował zdobywać środki pieniężne na to, aby zalegalizować, aby wyciągnąć z terenu jedną z drużyn, drużynę Wydry, która jako ostatnia w tym czasie funkcjonowała w terenie. I za te kontakty zapłacił no, de facto najwyższą cenę, bo po tych liniach resort bezpieczeństwa go namierzył, aresztował i skazał na karę śmierci. Także puentując to jednym zdaniem, no, osoba ta, ten oficer, mimo całego dramatyzmu wydarzeń, jakie się rozegrały na przełomie stycznia i lutego 1946 roku, zasługiwał na biografię, która by przedstawiła jego życie, jego szlak bojowy. Dziękuję bardzo. Zadam teraz pytanie panu doktorowi Krajewskiemu. Panie Kazimierzu, jaka jest pana opinia, czy w pana opinii książka Michała Ostapiuka, jak książka Michała Ostapiuka zmienia, ustalenia tej książki, zmieniają dotychczasowy stan wiedzy dotyczący nie tylko wydarzeń na Białostoczyźnie, o tym może później powiemy, ale w ogóle stan wiedzy dotyczący kapitana Romualda Rajsa Burego, który, jak sądzę, dotychczas był jednak nieobecny w szerszej percepcji społecznej, nawet wśród osób, które zajmują się hobbystycznie historią. I szerzej, jak pan sądzi, jaką rolę odegra ta książka w historiografii dotyczącej przede wszystkim nie tylko dziejów najnowszych, ale podziemiu niepodległościowemu? Bury jest postacią, na temat której pisano dosyć dużo. Do pewnego momentu wyłącznie bardzo źle. Od pewnego momentu no, zdania są podzielone, trwa dyskusja. Ja może przypomnę garść ważniejszych, istotniejszych
tytułów i autorów, którzy się Burym zajmowali. Dwa pierwsze nazwiska i tytuły, o których wspomnę, w zasadzie no, nie warto by o nich wspominać, gdy mówimy o książce mającej charakter pracy naukowej, ale to są prace, które kształtowały postrzeganie Burego przez całe lata, dziesięciolecia. Prace wydane w publikacje wydane w wydaniach no, masowych, tam, rzędu tam 200 tysięcy nakładu. Mam tu na myśli dwie pozycje, Pika i Sikorskiego, Sztylet Burego i Ryngraf z trupią czaszką. Pisało o Burym potem wielu historyków, badaczy o proweniencji resortowej, czy też związanych z władzą komunistyczną. Były to prace Henryka Majeckiego o podziemiu zbrojnym na Białostoczyźnie, Łubińskiego, który był naukowym wychowankiem Marii Turlejskiej, agentki Ksenii, który poświęcił temu zgrupowaniu no, po prostu obszerną publikację, pisał na jego temat Wacław Frankowski, zajmujący się też z resortowego punktu widzenia 15 Okręgiem Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. I te wszystkie prace formułowały bardzo negatywne, bardzo no, niekorzystne opinie dla Romualda Rajsa. Jeśli o nim pisano, to już pod koniec lat 80., na przełomie lat 80. i 90. i to głównie w kontekście jego przeszłości z Armii Krajowej, przeszłości jakowskiej, z walk na Wileńszczyźnie, tutaj pierwsze opracowanie III Wileńskiej Brygady Kłosińskiego ma swoje miejsce w albumie Pawła Rokickiego, który o dziwo go tam w miarę oszczędził, ma swoje miejsce w monumentalnym albumie o żołnierzach wyklętych z 99 roku, który współtworzył właśnie mecenas Grzegorz Wąsowski. Ma też swoje miejsce w pracy albumowej pani z białostockiego IPN-u, pani Chmieleckiej, Drozdowskiej, Gogolewskiej. To jest album W godzinie próby. Ja także razem z Tomaszem Łabuszewskim mieliśmy okazję słów parę o Burym nakreślić w swojej monografii 5 i 6 Brygady Wileńskiej, ale zajmowaliśmy się nim tylko w tym, jak gdyby, jego służby w strukturach poakowskich. I tutaj taką istotną publikacją była praca doktora Jerzego Kułaka, Rozstrzelany oddział. To właściwie było takie pierwsze ujęcie monograficzne, które w pewien sposób uporządkowało faktografię. Doktor Kułak zebrał olbrzymi materiał ikonograficzny też do III Wileńskiej Brygady NZW Romualda Rajsa Burego. Ale no właśnie cechą charakterystyczną tej publikacji było to, że on tam wyartykułował no, pewne tezy, które no, potem były podchwytywane i pojawiły się w kolejnych publikacjach właśnie krytycznych w stosunku do Romualda Rajsa. No, w szczególności dochodzi tutaj o tezę, że podejmując działania w tych wioskach, w tych pięciu wioskach, a także przeciwko ludziom określonym no, potocznie jako furmani, kierował się kryteriami narodowościowymi i religijnymi. Sformułował też pewne tezy dotyczące postawy Romualda Rajsa w śledztwie. My żeśmy potem z mecenasem Wąsowskim przy okazji innych publikacji z tymi tezami polemizowali. Ma swoje miejsce też Romuald Rajs w monografii Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z pióra doktora Muszyńskiego i doktora Bechty. Tu też od razu trzeba zasygnalizować, że oni nie przyjmują tych tez sformułowanych swego czasu przez doktora Jerzego Kułaka. W ich ocenie zgoła innymi motywami kierował się kapitan Rajs, podejmując te drastyczne decyzje. Gdzieś tam w międzyczasie były też dwie publikacje właśnie moje i doktora i mecenasa Wąsowskiego, gdzie polemizowaliśmy głównie z tezami sformułowanymi przez Piotra Zychowicza w Skazach na pancerzu. Ale takim, no i wreszcie mamy tą pracę pana Michała Ostapiuka. To jest jak gdyby taki ostatni głos, jeśli chodzi o uporządkowanie wiedzy o
takie rzetelne pochylenie się nad całością materiału. Ale takim zupełnie przełomowym momentem, jeśli chodzi o zastanawianie się nad postacią kapitana Romualda Rajsa i jego działalnością w ramach Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, to jest to śledztwo prowadzone przez białostocki oddział IPN-u w latach 2002-2005, bo tam te właśnie tezy sygnalizowane przez doktora Jerzego Kłaka no, znalazły jak gdyby no, pełne odzwierciedlenie. I teraz taka uwaga. Jakie mamy źródła do poznania historii tego człowieka i dowodzonego przez niego oddziału? To są przede wszystkim materiały ze śledztwa z roku 1949. To są materiały wytworzone przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, którzy no, w pewnym momencie zaczęli to śledztwo prowadzić pod, w mojej ocenie, tezę propagandową. To znaczy, że właśnie Bury kierował się nienawiścią do społeczności białoruskiej, do społeczności prawosławnej. I tak też było ustawiane i tak też było potem był ustawiany proces. I druga kategoria źródeł, materiałów, z którymi mamy do czynienia, to są materiały zebrane w śledztwie IPN-owskim, no, prowadzonym po kilkudziesięciu latach od tych wydarzeń. To jest przy dosyć dużym wysiłku osoba prowadząca to śledztwo. Przesłuchała wiele osób. Tak naprawdę niewiele jest tych protokołów zeznań, które mają jakieś istotne, zasadnicze znaczenie dla całej sprawy. Ogromna większość tych protokołów przesłuchań to są protokoły przesłuchań ludzi, którzy to są członkowie rodzin ofiar, bardzo często wówczas jeszcze nieletni, wówczas jeszcze dzieci. Oni składając te zeznania oczywiście korzystają z wiedzy nabytej, z tego wszystkiego, co na temat Burego w ich środowisku mówiono, z tego korzystają, co na temat Burego przeczytali, co widzieli w materiałach dokumentacyjnych niezwykle, no właśnie też o charakterze niezwykle tendencyjnym, że wspomnę tutaj chociażby film pani Arnold. No i oczywiście to śledztwo IPN-owskie korzysta też z materiałów wytworzonych no wtedy w końcu lat 40. przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. I w efekcie dochodzimy do takiej konkluzji, że historię tego człowieka i tego oddziału no cały czas do pewnego momentu pisali ludzie bezpieki, ludzie resortu. To oni ustanowili no, pewne kanony, w jakich Bury miano, jak miano go oceniać, jak o nim się miano wyrażać, jak o nim miano pisać. I wydaje mi się, że praca pana Michała Stapiuka jest to takie pierwsze naprawdę solidne, bardzo rzetelne, wnikliwe pochylenie się nad całością tej niezwykle trudnej sprawy. On korzysta z wszystkich materiałów, z materiałów wszelkiej proweniencji. Oczywiście korzysta i z tego pierwszego śledztwa i potem śledztwa i PN-owskiego, ale on no, nie jest obarczony no, jakby skazą takiego pewnego myślenia ideowego, też skazą pewnej poprawności politycznej, w którą cała ta sytuacja została wtłoczona. To jest praca, która powstaje w wyniku no, niezależnego myślenia, takiej niezależnej analizy. I to jest właśnie największe osiągnięcie tej pracy. Ona całkowicie porządkuje stan wiedzy, odtwarza, na ile to jest możliwe, przebieg wydarzeń. No, to odtwarzanie tych wydarzeń to jest jak jakieś takie archeologiczne odtwarzanie mozaiki zupełnie rozbitej, jakiegoś takiego obrazu z rozbitych elemencików. Tam cały czas obszerne fragmenty udało się odtworzyć, pewnych elementów brakuje, ale wydaje mi się, że to jest takie najpełniejsze. To jest takie najpełniejsze odtworzenie tego wszystkiego, co łączy się ze sprawą Burego. I o dziwo ta praca
praca, która powinna się spotkać z dyskusją o charakterze merytorycznym, no, właściwie nie przyniosła głosów, które by wychodziły poza granicę jakiejś banalnej publicystyki ideowej, publicystyki w gruncie rzeczy no, politycznej. Mam tu na myśli chociażby głosy takie jak głos profesora Olega Łatyszonka, czy głos profesora Grzegorza Motyki, którego bardzo cenię jako badacza myślącego samodzielnie, ale on tutaj nie wyszedł też poza ramy no, takiego pewnego schematu, w jakim no, pewien kanon nakazuje Burego postrzegać. No w sumie ten jego tekst nie był poważną recenzją, tylko no takimi jakimiś prześmiechami z tej książki. Dla porządku odnotuję, że jednak no nie wszyscy ludzie z wyższej hierarchii naukowej tutaj podzielili te głosy, bo słyszałem też głos jak gdyby utożsamiający się z optyką pana Michała, to znaczy mamy tutaj na myśli głos profesora Żaryna. Myślę, że ta praca cały czas czeka na poważną dyskusję merytoryczną. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, pozwolicie, ja przywołam w tej chwili komunikat Instytutu Pamięci Narodowej. Nie będę go cytował, jest obfity, jest zresztą na stronach IPN, także każdy, na pewno z wielu Państwa już ten komunikat czytał. On się ukazał 11 marca, przepraszam, bieżącego roku, ale pozwolicie Państwo, że kilka zdań zacytuję. W świetle najnowszych badań naukowych informacje z ustaleń końcowych śledztwa w sprawie Burego w wielu obszarach są wadliwe. Chodzi o śledztwo prowadzone przez pion prokuratorski Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2002-2005. I dalej przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku. W tym komunikacie Instytut Pamięci Narodowej informuje, uwaga, że w świetle zmiankowanych badań naukowych, mowa tu o ustaleniach pana Michała, a także pana doktora i pana mecenasa, w świetle zmiankowanych badań naukowych zawarta w ustaleniach końcowych śledztwa informacja, i tu obszerny cytat, pozwólcie państwo, daruję to w tej chwili, przywołanie go w całości, w ustaleniach końcowych śledztwa informacja nie odpowiada stanowi faktycznemu. Się złożyło, że po publikacji tego komunikatu nastąpiło takie, użyję pewnego kolokwializmu, rozgrzanie medialne, wzburzenie mediów, wzburzenie komentatorów, najczęściej dziennikarzy, rzadziej historyków. I właśnie główną osią tych komentarzy, też wypowiadanych przez ludzi mediów i rzadziej, ale też historyków, główna ta oś zawierała się w tym, że otóż autorzy siedzący obok mnie, a także gremio IPN próbują wybielić Burego. Pojawiły się też głosy za granicą, na Białorusi, że są to próby pisania historii na nowo, podważania faktów, jakby pion prokuratorski IPN-u był omnipotentny, to zresztą jest dosyć kuriozalne w świetle badań naukowych, bo pozwólcie Państwo na malutką dygresję, to jest tak, jakbyśmy zaprzestali badań o X czy XI wieku historii Polski. Liczba źródeł jest wyczerpana właściwie, czy wyczerpywalna, a myślę, że kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset książek z tego okresu zostało już napisane. Naukowcy mają prawo do interpretacji źródeł, to jest, a nawet obowiązek, a i ponownej analizy interpretacji. Taka atmosfera miała miejsce, czy ma miejsce w tej chwili. I powiadam, główną osią tych zarzutów było to, że próbuje się pisać historię na nowo, próbuje się odczarować tego złego luda Burego. A jak rozumiem, pytając pytanie do autorów, co do istoty tego, że w wioskach powiatu Bielsko-Podlaski na przełomie stycznia i lutego 1946 roku zginęli ludzie, byli to cywile, nieuzbrojeni częściowo, uzbrojeni, co do tego nie ma sporu. Natomiast jest istotny spór po głębokiej analizie, którą przeprowadził pan Michał Stapiuk, a także pan doktor Krajewski, mecenas Wąsowski. Jest spór o interpretację tego, co tam się stało, motywów postępowania żołnierzy 3. Wileńskiej Brygady NZW, wreszcie okoliczności tych wypadków. Zadam teraz pytanie panu mecenasowi. To proszę powiedzieć, zacznijmy może zgodnie z sekwencją historyczną tych tragicznych wydarzeń z zimy 1946 roku.
co w świetle pańskich ustaleń, pańskich badań wydarzyło się, jak przebiegały te wypadki, powiadam chronologicznie, we wsi Zaleszany i Wólka Wyganowska. Tytułem wstępu chciałbym zwrócić uwagę, że no, każdy z Państwa może sięgnąć czy zajrzeć na stronę IPN i tam od 14 już lat wisi informacja o ustaleniach końcowych tego śledztwa prowadzonego, no tak naprawdę poczynając od 95 roku, bo ono wtedy się zaczęło, a zostało umorzone postanowieniu z 2005 roku. Więc no, można założyć, że od tego czasu, przez te 14 lat, no to dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy ludzi zapoznały się z tym, co no, pion prokuratorski IPN-u postanowił zaprezentować jako owoc swoich ustaleń, jako tą informację o ustaleniach końcowych śledztwa. I rzeczywiście no tak się składa, że w swoich równolegle prowadzonych badaniach ja z doktorem Kazimierzem Krajewskim i pan Michał Ostapiuk doszliśmy do wniosków w zasadzie zbieżnych co do tego, jaki był przebieg tych dramatycznych wydarzeń z przełomu stycznia i lutego 1946 roku. I rzeczywiście jest tak, że w wielu istotnych obszarach nasze wnioski końcowe no, są rozbieżne w stosunku do wniosków prezentowanych w tej informacji o ustaleniach końcowych śledztwa. I zgodnie z artykułem 45 ustawy IPN, to takie śledztwo prokuratorskie prowadzone przez IPN, no jednym z głównych celów, zadań tego śledztwa jest ustalenie obiektywnego przebiegu wydarzeń, co zresztą w tej informacji o ustaleniach końcowych zostało podkreślone. Teraz tak, przechodząc do Zaleszan, chciałbym zacząć od przywołania fragmentu tejże informacji. No, będę tutaj no, gęsto posługiwał się cytatami, żeby być precyzyjnym, także proszę mi wybaczyć, jak momentami będę czytał. We fragmencie, który stanowi no, swojego rodzaju podsumowanie pewnego wątku, wywodu z tej informacji, to jest wywód adresowany do wszystkich wsi spalonych przez oddział Burego na przełomie stycznia i lutego 1946 roku, w tym do Zaleszan rzecz jasna, czytamy tak. Należało rozpoznać wszystkie możliwe motywy działania. No i bez wątpienia z tym się należy zgodzić, że tak właśnie należało postąpić. Dalej czytamy. W sprawie tej najostrzej rysuje się motyw, który można określić jako narodowo-religijny z uwagi na wyznanie ofiar i przypisywanie im białoruskiego pochodzenia, co zresztą no, jest nam wszystkim znane, bo takie właśnie są konkluzje końcowe. Znamienne są tutaj zeznania Walentyny Deze-Szpak, która podała, że powodem spalenia wsi było to, że traktowano nas jako Białorusinów. No, to zeznanie dotyczy wsi Szpaki, ale powtarzam, jest częścią wywodu, który jest adresowany do wszystkich tych wsi i tutaj tylko na marginesie powiem odnośnie do Szpaków, że akurat powody spalenia tej wsi zostały wskazane przez żołnierzy Burego w ulotce, która w tej wsi została pozostawiona. Przy czym co znamienne i w moim zdaniem no, trudne do zrozumienia, to w tej informacji o ustaleniach końcowych śledztwa nie zapoznacie się Państwo z całością tej ulotki, zapoznacie się tylko z jej końcowym fragmentem, który pasuje do tezy głównej. To myślę, że jak dojdziemy do Szpaków, to na ten temat będziemy mówić szczegółowo. Tak jak nie dowiecie się Państwo z informacji o ustaleniach końcowych, że akcją w Szpakach kierował człowiek wyznania prawosławnego, Władysław Jurasow Wiarus. Tak? W innym miejscu przeczytamy natomiast, że również przeprowadzone czynności nie dają podstaw do uznania, iż w rzeczywistości mieszkańcy pacyfikowanych wsi szczególnie sprzyjali stronie władzy ludowej. No i w kontekście tych zaniechań czy pominięć dotyczących Szpaków, to mnie akurat już nie dziwi, że odnośnie do Zaleszan nie przeczytamy w informacji o ustaleniach końcowych śledztwa, chociaż przypomnę ten postulat, że należało rozpoznać wszystkie możliwe motywy działania. Nie przeczytamy zeznań Eugenii Bazyluk, mieszkanki Zaleszan. To są zeznania złożone 19 lutego 1949 roku.
A chociaż dodajmy, że w informacji o ustaleniach końcowych szereg materiałów ze śledztwa Burego i Rekina jest przywoływanych i omawianych, ona zeznawała w tej sprawie i powiedziała tak: spalona wieś nasza została tylko z tych powodów, że byliśmy dobrze ustosunkowani do rządu Polski Ludowej, jak również do Związku Radzieckiego i wrogo ustosunkowani do band leśnych, ponieważ u nas we wsi było już koło PPR i Samopomoc Chłopska i w ogóle była wsią postępową. Nie dowiemy się również o tym, że w Zaleszanach już w okresie międzywojennym ta wieś była silnie skomunizowana, że działała tam komórka, tak zwana jaczejka Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi, że zgodnie są zachowane wspomnienia ludzi, którzy te struktury tworzyli. Zgodnie z tymi wspomnieniami to właśnie okoliczna ludność była pod silnym wpływem komunistów już wówczas, a jak wynika z zeznania Eugenii Bazyluk, to ta sytuacja nie uległa zmianie w realiach po 1944 roku. I ponieważ nie przeczytamy tego wszystkiego w informacji o ustaleniach końcowych śledztwa, to też moim zdaniem ci, którzy zapoznali się z tym materiałem, nie są w stanie, bo nie jest możliwe zrozumienie jakby mechaniki zdarzeń w Zaleszanach, rozwoju wydarzeń bez wiedzy, że to była wieś bardzo silnie skomunizowana. Tak? I teraz oddział Burego wszedł do tej wsi w dniu 29 stycznia 1946 roku w godzinach rannych, liczył wówczas około 120 partyzantów, poruszał się na co najmniej 40 furmankach. Furmanami byli mężczyźni zatrzymani przez oddział 28 stycznia w godzinach rannych we wsi Łozice. O tym też jeszcze będziemy mówić. Ale co istotne, oddział prezentował się wobec ludności jako grupa wojska komunistycznego do zwalczania band leśnych. Wszyscy oficerowie mieli na sobie nałożone na ramienniki sowieckie, komunikowali się między sobą w języku rosyjskim. Żołnierze nie używali pseudonimów, tylko od pseudonimów utworzyli nazwiska, czyli Wróbel był Wróblewskim, Osa był Osińskim i tak dalej. I wieś, tak jak mówię, odbierała ich jako wojsko komunistyczne, jako swoje wojsko. I dlatego od godziny 6 rano, kiedy oddział pojawił się w Zaleszanach, do godziny mniej więcej 14, sytuacja we wsi była zupełnie spokojna. Żołnierze zjedli śniadanie, wyspali się, później zjedli obiad, w międzyczasie doszło do zbiórki owsa dla koni. Wszystko to przebiegło spokojnie. Konflikt rozpoczął się w momencie, gdy Bury zażądał wystawienia przez wieś 20 podwód. Chciał po prostu dokonać zmiany części furmanów, którzy towarzyszyli oddziałowi już od miejscowości Łozice. Tak? I wówczas wieś Zaleszany się zbuntowała. Odmówiła wystawienia tych podwód i teraz oczywiście to wymyka się jakimkolwiek zeznaniom, tylko w sytuacji, w której mamy materiał szczątkowy bądź materiał propagandowy, wydaje się, że musimy jakby odwoływać się do realiów epoki, przeprowadzać pewne logiczne rozumowanie. Zadajmy sobie zatem pytanie, czy normalna, zwykła polska wieś, do której wchodzi oddział liczący 120 osób, uzbrojony, dowodzony przez oficerów sowieckich, buntuje się przeciwko poleceniom związanym z aprowizacją czy związanym z wystawieniem podwód? Oczywiście nie. Normalna polska wieś wykonuje te polecenia i drży, żeby nie polała się za chwilę krew. Tymczasem mieszkańcy Zaleszan, jak mówię, oporowali przeciwko temu poleceniu. I dlaczego oporowali? Dlatego, że sądzili, że mają do tego prawo jako ludzie silnie zaangażowani po stronie władzy komunistycznej, że ich wojsko nie ma prawa domagać się od nich tego typu świadczeń. I ta sytuacja rzecz jasna przełożyła się na szereg konfliktowych epizodów, w których żołnierze Burego starali się ten rozkaz o wystawieniu przez wieś 20 podwód jakby zrealizować w tym sensie, żeby przymusić mieszkańców do wystawienia tych podwód, a ci przed tym operowali
znowu, odwołując się do pewnej logiki życia, musieli w czasie tego, w czasie tych sytuacji, no, odwoływać się właśnie do swojego zaangażowania po stronie komunistów. No, tak czy inaczej, to było przyczyną podjęcia przez Burego decyzji o ukaraniu materialnym wsi Zaleszany i jednocześnie zapadła decyzja o wykonaniu wyroku na rozpoznanych w tej wsi komunistach. I ponieważ sytuacja już była mocno napięta, o czym mówiłem, podjęto decyzję, żeby mieszkańców wsi zgromadzić w jednym budynku, w największym budynku we wsi, należącym do Dmitra i Włodzimierza Sacharczuków. I z szeregu zeznań złożonych przez mieszkańców Zaleszan w śledztwie Burego i Rekina, te zeznania były składane w lipcu 1949 roku, wynika, że żołnierze Burego w każdej chałupie pojawiali się i obwieszczali, że wszyscy, niezależnie od wieku, czyli od najstarszych poczynając, a na małych dzieciach w wieku niemowlęcym kończąc, mają pojawić się w domu Sacharczuków. No, rzecz jasna, te dzieci miały być tam zaniesione przez rodziców. I tak się zresztą w zdecydowanej większości stało. Ci ludzie pojawili się w tej chałupie pod hasłem zebrania, które tam zostało zorganizowane około godziny 16. I mamy sekwencję taką, że praktycznie cała wieś zgromadzona została w tym domu Sacharczuków, bez wątpienia na polecenie Burego. Wówczas z tego domu wywołano na pewno Piotra Demianiuka, członka PPR-u, syna miejscowego sołtysa. Czasami pojawia się w literaturze twierdzenie, że no, wywołano i zastrzelono go dlatego, że nie znaleziono ojca. Nam wydaje się to twierdzenie nietrafne. Gdyby znaleziono ojca, zostałby zastrzelony razem ze swoim synem. Poza tym zastrzelono jeszcze sekretarza PPR-u z sąsiedniej wsi Suchowolce, który akurat na swoje nieszczęście tego dnia wszedł do Zaleszan. I teraz, co jest istotne, wszyscy mieszkańcy wsi Zaleszany, którzy wykonali polecenie żołnierzy Burego i stawili się w domu Sacharczuków, przeżyli. Ja za chwilę jeszcze o tym powiem, ale teraz chciałbym się odnieść do informacji o ustaleniach końcowych śledztwa. Otóż prokuratura IPN-u przyjęła, że w Zaleszanach doszło do zabójstwa kilkunastu osób, o czym za chwilę będę jeszcze mówił, i usiłowania pozbawienia życia pozostałych mieszkańców poprzez zamknięcie ich w jednym domu, który został podpalony. Czyli przyjęto założenie, że zamiarem Burego było zabicie wszystkich mieszkańców wsi. Wsi liczącej 188 osób wówczas, jak wynika z materiałów resortowych. Tymczasem po zlikwidowaniu, zastrzeleniu tego Piotra Demianiuka i Aleksandra Zielinki, do domu Sacharczuków wszedł prawdopodobnie Bury, zakomunikował mieszkańcom, że wieś zostanie ukarana przez jej spalenie, po czym z tego domu wyszedł. Dom był otoczony przez jedną z drużyn plutonu bitnego, bo to ten pluton miał za zadanie, no, dokonanie tych działań represyjnych. W międzyczasie pozostałe drużyny tego plutonu podpalały zabudowania, co do których żołnierze Burego byli przeświadczeni, że te zabudowania są opróżnione z ludzi. Jednocześnie pociskiem zapalającym podpalono strzechę domu Sacharczuków, w którym była zgromadzona ludność. Mechanika podpalania tego domu była inna niż pozostałych domów. Mamy zeznania też osób, które wtedy były w Zaleszanach i dokładnie, przepraszam, jednej osoby, która była w Zaleszanach, nie poszła na zebranie i przeżyła. Ona mówiła, że po prostu partyzanci wrzucali podpalone wiązki słomy
do domów, no po to, żeby rzecz jasna te budynki się szybko paliły. W przypadku domu Sacharczuka wyglądało to inaczej. I wszyscy mieszkańcy zgromadzeni w tym domu zdążyli z tego domu wybiec i powtarzam, nikt nie zginął. I teraz tak, no, w odniesieniu do tego założenia przyjętego przez pion prokuratorski IPN-u, czyli że zamierzano, czyli no Bury jako rozkazodawca zamierzał tych wszystkich ludzi, a no było tam ich mniej więcej, sto kilkadziesiąt osób w tym domu, tak, że zamierzał ich wszystkich zabić, no bo takie musimy przyjąć założenie, jeżeli w opisie przyjmujemy, że doszło do usiłowania zabójstwa, czyli no zmierzano do osiągnięcia celu w postaci pozbawienia życia tych ludzi, przy czym no ten cel nie został osiągnięty. To zadajmy sobie pytanie, po co z tego domu wywołano tych dwóch ludzi, którzy zostali zastrzeleni no, za to, że zostali, znaczy jako zidentyfikowani komuniści. No bo jeżeli ci ludzie w domu Sacharczuków mieli wszyscy zginąć, to po co miano wywoływać tych dwóch, tak? Wreszcie można sobie też zadać pytanie takie, skoro no, chyba wszyscy, jak tu siedzimy, zgodzimy się, że śmierć w płomieniach jest straszniejsza od śmierci od kuli, to no, z jakiego powodu ci, którzy zostali zidentyfikowani jako komuniści, mieli ponieść śmierć lżejszą niż ci mieszkańcy Zaleszan zgromadzeni tam na zasadzie pełnej przypadkowości, to znaczy, no, bo byli mieszkańcami Zaleszan, w tym na przykład malutkie dzieci, tak, niemowlęta. No, zakładając rozumowanie przyjęte przez pion śledczy IPN-u, musimy odpowiedzieć sobie, że Bury i jego żołnierze chcieli właśnie no, w pewien sposób no, tym komunistom ulżyć, tak, w stosunku do losu tych, którzy za chwilę mieli zginąć w płomieniach domu Sacharczuków. No, wydaje się, że tego rodzaju rozumowanie no, nie prowadzi nas do wniosków, które dają się obronić. Tak. Naszym zdaniem i z tego powodu właśnie tych ludzi zgromadzono w domu Sacharczuków, żeby no, nie uniknąć eskalacji no, wydarzeń, które mogłyby doprowadzić do śmierci osób, które nie miały tam zginąć. Bo powtarzam, rozkaz Burego i decyzja Burego sprowadzała się do tego, że mieszkańcy mieli zostać ukarani materialnie, tak? Poza tymi, którzy zginęli za przynależność do partii komunistycznej. I w informacji o ustaleniach końcowych śledztwa możemy przeczytać, że tam jest takie zastrzeżenie, że wybrano najbardziej no, ważne zeznania. Na przykład cały czas referuję do sytuacji w chałupie Sacharczuków. Zeznania świadka Marii G. Ona zeznała tak, że gdy zaczął się palić dach, to żołnierz z obstawy spytał dowódcę, co mają robić. Otrzymał wówczas rozkaz bić po nogach. Gdy ogień rozprzestrzenił się, to wojskowi musieli się od niego odsunąć, w sensie od domu, i przestali strzelać. Tylko tak, proszę Państwa, no, w tym, jak ta pani mogła słyszeć, co powiedział dowódca swojemu żołnierzowi, skoro znajdowała się w środku w chałupie, a żołnierze byli na zewnątrz, a jednocześnie w momencie, kiedy zaczął palić się dach tej chałupy, to zeznania wszystkich, którzy byli w środku, są zgodne, że tam był straszny krzyk, no i pewnego rodzaju panika, więc no, zeznania w tym zakresie wydają się oczywiście niewiarygodne i co więcej, one są po prostu pewnym refleksem zeznań propagandowych złożonych w 1949 roku, kiedy jedna z osób zeznających, będąca w tej chałupie Sacharczuków, zeznała, że tam doszło do selekcji narodowościowej, to znaczy, że Bury nakazał, aby z domu Sacharczuków wyszli Polacy. To jest jedno zeznanie i w sposób oczywisty nieprawdziwe. Ono nawet w pozostałych zeznaniach złożonych w tamtym czasie no nie ma odzwierciedlenia. Ale skoro funkcjonariusze na potrzeby tezy propagandowej przyjęli, że no tam miała być selekcja narodowościowa, to da się obronić ją tylko wtedy, gdyby ci, którzy w tym domu zostali, czyli
no nie Polacy, to mieli zginąć, tak? A ponieważ nikt nie zginął, w związku z tym budowano zeznania, że do tych ludzi w domu strzelano. Już strzelano, zanim ci ludzie z tego domu wybiegli. Dopiero jak ogień się rozprzestrzenił, to ci strzelający mieli się trochę wycofać. Tam ludzie wtedy zdążyli uciec. No, jeden ze świadków zresztą zeznawał, że było mnóstwo zabitych i rannych w czasie ucieczki z tego domu, co jest oczywistą nieprawdą. I tutaj mamy właśnie do czynienia z refleksem tych zeznań propagandowych, o czym mówił Kazimierz Krajewski. I co istotne, ta świadek Maria G., kiedy działy się te tragiczne wydarzenia w Zaleszanach, to miała 5,5 roku. A wcześniej niż w zacytowanym fragmencie swojego przesłuchania zeznała. W roku 1946 byłam małym dzieckiem i sama z tego czasu nic nie pamiętam. Tylko no, tego fragmentu zeznania Państwo w informacji o ustaleniach końcowych nie przeczytacie. Tak jak nie przeczytacie Państwo zeznania pani Niny Szy, która wówczas miała lat 19 i wydaje się, że jej zeznania są znacznie ważniejsze, jakby no w sensie poznawczym, niż zeznania osoby, która wówczas miała 5,5 roku. I ta pani zeznała, że nikt do nich nie strzelał, że do tego, że absolutnie do tego, gdy byli w domu, to nie strzelano, że dom został zapalony na końcu, bo w stosunku do innych domów nie palił się tak dużym ogniem, że wszyscy z tego domu uciekli i powtarzam, nikt do nich nie strzelał. Zresztą w dwóch innych zeznaniach ten wątek również się pojawia. Natomiast w informacji możemy przeczytać, że pilnujący tego wyjścia z domu żołnierze nie strzelali bezpośrednio do uciekających, oddając strzały ponad nimi. No, powiedzmy sobie, że nie tylko nie strzelali bezpośrednio do uciekających, ale po prostu no, nie strzelali do uciekających, tak? Być może strzelano w górę, choć też wydaje mi się nie do końca to uzasadnione. Raczej znowu te strzały są refleksem tych zeznań z lat 40. I wreszcie ostatni fragment dotyczący tego, co się działo w chałupie Sacharczuków. Czytamy w informacji o ustaleniach końcowych, że nie można też pominąć okoliczności, że niektórzy z nich, tu mowa o żołnierzach Burego, przyczynili się do uratowania życia części mieszkańców Zaleszan, którym pozwolili na ucieczkę z płonącego domu. Bez wątpienia w przypadku wydania rozkazu strzelania do uciekających i dopilnowania jego wykonania niewielu mieszkańcom udałoby się wtedy ujść z życiem. No, z tym się można zgodzić, tylko w takim razie powstaje pytanie, czy Bury wydał rozkaz strzelania do uciekających, czy generalnie jego zamiarem, i to zgodnie z jego rozkazem, ci zgromadzeni w domu Sacharczuków mieli zginąć, bo jeżeli tak, to oznacza, że cała ta drużyna Bitnego, kilkanaście osób, które otoczyło dom Sacharczuków, no dopuściło się rażącej niesubordynacji w stosunku do rozkazu swojego dowódcy. Tak? Zresztą w tej informacji końcowej, to jest też zgodne z prawdą, przeczytamy, że no, w oddziale Burego była bardzo duża dyscyplina i nie można mieć wątpliwości, że nieposłuszeństwo pozwalałoby dowódcy na dokonanie zabójstwa osoby odmawiającej wykonania rozkazu. No więc poza tą oczywistą niesubordynacją, no to mamy jeszcze do czynienia z tym, że ci ludzie, cała ta drużyna naraziłaby się na to, że straci życie. Z materiałów, które są dostępne, nie wynika, żeby do jakichkolwiek niesnasek w oddziale na tle niewykonania rozkazu w Zaleszanach doszło. Zatem ta teza wydaje się być po prostu całkowicie nieuprawniona. Bury nie wydał rozkazu, aby tym ludziom cokolwiek się stało. Co więcej, tych ludzi zgromadzono w chałupie Sacharczuków właśnie dlatego, żeby im się nic nie stało, a żołnierze Burego, którzy pozwolili tym ludziom z tej chałupy uciec, po prostu wykonali rozkaz swojego dowódcy. Także w moim przekonaniu, czy w naszym przekonaniu, twierdzenie, że w Zaleszanach poza tymi osobami zabitymi, o których jeszcze powiem, usiłowano pozbawić życia pozostałych mieszkańców, jest zupełnie nieuprawnione. I ta teza jest budowana moim zdaniem dlatego, że no, tylko wówczas broni się twierdzenie, że no, działania represyjne podjęte w Zaleszanach były powodowane tym, że zamieszkiwała tą wieś ludność narodowości białoruskiej. Tak? No bo wtedy mieli zginąć wszyscy, od najmniejszego dziecka poczynając do najstarszej osoby, na najstarszej osobie kończąc. I
Także podsumowując, ci, którzy znaleźli się w domu Sacharczuków, poza osobami wyprowadzonymi z tego domu i zastrzelonymi jako zidentyfikowani komuniści, nie zginęli. I teraz tak, przejdźmy do jeszcze bardziej dramatycznej odsłony wydarzeń w Zaleszanach, czyli do tych, którzy tam zginęli. I czytamy, ustalenia końcowe, to czytamy w informacji o ustaleniach końcowych, że ustalenia końcowe przyjmują, że przebieg wydarzeń podczas palenia wsi absolutnie nie pozwala na stwierdzenie, iż pozbawienie życia ich mieszkańców było niezamierzone. Czyli, że doszło tam do zabójstwa. Odnośnie do Zaleszan uważamy, że spośród ludzi, którzy wtedy tam zginęli, 10 osób to były ofiary przypadkowe. Pion prokuratorski IPN-u kompletnie taką tezę odrzuca. W informacji o ustaleniach końcowych czytamy. Do osób, które pozostały i dopiero wskutek rozprzestrzeniania się ognia usiłowały uciekać z domu, strzelano. Tyle, że mamy w materiałach zeznanie już wspominanej przeze mnie Eugenii Bazyluk, tej, która mówiła, że wieś została spalona wyłącznie z tego powodu, że byliśmy wierni rządowi Polski Ludowej i Związkowi Radzieckiemu. Jak mówiłem, to się w informacji o ustaleniach końcowych nie znalazło. Ale ona zeznała, że jej matka była chora i powiedziała, że ona na to zebranie nie pójdzie. Niezależnie od tego, co się stanie, to na to zebranie nie pójdzie. I pozostała w domu. I w momencie, kiedy żołnierze Burego przygotowywali ten dom do podpalenia, ona z tego domu wyszła. Kazano iść jej na zebranie, ona odmówiła, powiedziała, że tam nie pójdzie i nic jej nie zrobiono, przeżyła. Inny świadek, Aleksander Eł, zeznał, że jego ojca też nie było w domu Sacharczuków, gdyż schował się w chlewie i gdy wieś podpalili, to zaczął ratować zwierzęta. I tak jak zeznania Eugenii Bazyluk o swojej matce państwo nie przeczytacie w informacji o ustaleniach końcowych, tak też ten wątek ojca Aleksandra Eł się w niej nie pojawia. Dwie inne osoby też schowały się, jak zeznawały, i ratowały później inwentarz i do nich nie strzelano. Zresztą analiza takiego dokumentu jak wykaz strat ludności Zaleszan, ten dokument został stworzony w lutym 1946 roku. Wymienione są tam osoby, które zginęły i też straty materialne poniesione przez poszczególnych gospodarzy. To tam przy szeregu nazwisk widać, że tego inwentarza żywego całkiem sporo, na szczęście dla tych ludzi, się ostało. Ale z tego płynie wniosek, że tam też ten inwentarz, po tym jak ci ludzie wybiegli z domu Sacharczuków i pobiegli do swoich domów, ratowano i do nich nie strzelano. Więc twierdzenie, że twierdzenie zawarte w informacji o ustaleniach końcowych, te, które przywołałem, nie ma pokrycia w materiale dowodowym, tak jak go odczytujemy. Kolejne zdanie tego wątku brzmi: gdy został podpalony dom Niczy Poruków, to zginęła cała ich rodzina. Jan, jego żona Natalia i dwoje ich dzieci. Tu chodzi o rodzinę Jana Niczy Poruka. I tutaj można powiedzieć, że to jest detal, ale pokazuje to w moim przekonaniu staranność, a raczej brak staranności, z jakiej sformułowano informację o ustaleniach końcowych. Dlaczego? Dlatego, że rzeczywiście doszło do tragedii, ci ludzie zginęli. Dlaczego? Zaraz o tym powiem, ale nie zginęło dwoje ich dzieci. Zginęła tylko córka, tylko to jest złe słowo oczywiście, zginęło jedno dziecko, córka Anna. I to wynika z zeznań Nikity Niczy Poruka, rodzonego brata Jana Niczy Poruka. To wynika z tego spisu strat ludności Zaleszan. To wreszcie wynika z zeznania córki Nikity Niczy Poruka, zeznanie z 96 roku. Ona też wskazuje, że zginęło jedno dziecko Jana i Natalii Niczy Poruków. A tymczasem w informacji mamy podane, że zginęło tam dwoje dzieci. To jest po prostu poważny błąd merytoryczny. Powtarzam, mówimy o informacji, która wisi na stronie IPN-u od 14 lat i kształtuje świadomość naszego społeczeństwa odnośnie do postaci Burego i wydarzeń z przełomu stycznia i lutego 1946 roku.
Kolejne zdanie. Z rodziny Nikity Niczyporukowa zginęła jego żona Maria i troje dzieci. Piotr, Michał, Aleksy. Wymieniona Maria Niczyporuk zmarła w następstwie postrzału lub poparzeń w szpitalu. No więc ten postrzał to jest oczywiście rozwinięcie tezy, że do osób, które miały uciekać z tych domów, te, które nie poszły na zebranie, strzelano. Tymczasem, no, jak się przeanalizuje zeznanie Nikity Niczyporuka, czyli no, męża i ojca tych osób, to on w śledztwie w sprawie Rekina i Burego, to jest lipiec 1949 roku, zeznawał ewidentnie pod dyktando propagandowe, bo musicie państwo pamiętać, że poza tym, że wtedy już była ta teza propagandowa, że te działania były podjęte dlatego, że w tych wsiach mieszkali Białorusini wyznania prawosławnego, to jeszcze obraz tych działań no, musiał być zbieżny albo nawet jeszcze gorszy jak działania jednostek pacyfikacyjnych z okresu okupacji niemieckiej. Więc on zeznał tak, zastałem płonące zabudowania oraz zamordowaną żonę Marię oraz trzech synów, których bandyci wrzucili do ognia oraz zamordowanego brata Jana, jego żonę Natalię i dziecko mające 3 lata, których po zastrzeleniu również bandyci wrzucili do ognia. Żonę wyciągnąłem z ognia i po odejściu bandy odwiozłem do szpitala w Bielsku Podlaskim, która po 3 dniach zmarła. I powtarzam, pochylając się w absolutnie pełnym i bezradnym współczuciu nad tragedią tej rodziny, ogromną, straszliwą tragedią tej rodziny, no to nie jest możliwe, żeby kogoś zamordować, czyli zastrzelić, bo tak wynika z tego zeznania, później wrzucić do ognia i żeby tą osobę później z tego ognia wyjąć i żeby ona dopiero po 3 dniach zmarła w szpitalu. Zresztą ten sam Nikita Niczyporuk, zeznając już na sprawie Burego i Rekina, powiedział tak i wtedy moim zdaniem zeznawał zgodnie z prawdą. Wybiegłem z płonącego domu i pobiegłem do swoich zabudowań, które również już się paliły. Rodzina moja składająca się z 7 osób spaliła się. Tak? Tu oczywiście też ma na myśli swojego brata, jego żonę i ich 3-letnią córkę. Zaś żona żyła jeszcze 3 dni i zmarła w szpitalu w Bielsku Podlaskim. Tak? Tutaj już mówi jak było, że po prostu ci ludzie spłonęli w tym domu, który przez żołnierzy Burego został podpalony przy świadomości, że jest opuszczony. A zaraz powiem dlaczego tak uważamy, że był opuszczony przez mieszkańców. Otóż córka Nikity Niczyporuka zeznając w 1996 roku, to są, oczywiście te materiały są w aktach śledztwa IPN-u, zeznała w ten sposób. Matka nie poszła na zebranie, bo nie chciała zostawić samych dzieci, a ponadto obawiała się, że na zebraniu będą wywozić na roboty. I ten ostatni fragment jest bardzo istotny. Obawiała się, że na zebraniu będą wywozić na roboty. Jej mąż, Nikita Niczyporuk, był zastępcą sołtysa wsi Zaleszany. Ponieważ sołtys wsi w momencie, kiedy oddział wjechał do wsi, ukrył się dlatego, że no, nie chciał po prostu organizować świadczeń rzeczowych i pobytu wojska we wsi, no bo doskonale wiedział, że wiąże się to z obciążeniem poszczególnych osób, jego sąsiadów. Więc ten Nikita Niczyporuk, zastępca sołtysa, miał największy bezpośredni kontakt z oddziałem Burego, z dowództwem. To wynika zresztą z jego zeznań. I tam w jednej z rozmów, która odbyła się między nim, a najprawdopodobniej samym Burym już w sytuacji, gdy doszło do konfliktu na tle właśnie egzekwowania rozkazu wydania podwód, Bury powiedział temu zastępcy sołtysa, rozmowa była w języku rosyjskim, że oni idą na pomoc Armii Czerwonej w likwidacji band. Czyli no cały czas prezentował się, tak jak państwu wspominałem, jako jednostka wojska komunistycznego. I w związku z tym, że no nie doszło do wystawienia tych podwód przez wieś, no zastępca sołtysa no wiedział, że czy zakładał, że to zebranie no jest zwołane, to zebranie w domu Sacharczuków jest zwołane po to, żeby no tam jakieś działania represyjne w stosunku do zbuntowanej wsi wojsko podjęło. I jak wynika ze zeznania jego córki, to rodzina bała się, że będą wywozić na roboty. To prawdopodobnie chodzi o to, że oni się bali, że będą wywozić do Rosji Sowieckiej. Ale tak czy inaczej jest to ten rodzaj represji, który bez wątpienia
no jest adres, znaczy może zostać zrealizowany przez wojsko rządowe. No bez wątpienia partyzanci ani na roboty, ani do Związku Sowieckiego nie wywozili. I to, że ta rodzina obawiała się represji, powtarzam, moim zdaniem jest bardzo ważne. Tym bardziej, że jeden ze świadków, zeznający w latach 90., Wiktor L., to zresztą człowiek no, absolutnie niechętny, no jak zresztą wszyscy inni mieszkańcy Zaleszan, co zrozumiałe, partyzantom Burego, ale ten pewnie szczególnie z tego powodu, że jego ojciec był członkiem Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi, jego rodzony brat był funkcjonariuszem UB i zginął z ręki żołnierzy 1. Szwadronu 5. Wileńskiej Brygady AK w maju 1945 roku. On sam był funkcjonariuszem Urzędu Bezpieczeństwa. Później zeznał w ten sposób na temat rodziny Niczyporuków, czyli tych 7 osób, o których teraz rozmawiamy, które spłonęły w swoim domu, a co do których zgodnie z informacją o ustaleniach końcowych wynika, że no, nie można twierdzić, że pozbawienie ich życia było niezamierzone. On zeznał tak. Z tego co wiem, to w kilku domach zostali też ludzie. Chyba się ukryli i potem spalili się razem z zabudowaniami. Tak? I proszę Państwa, no, trudno nie zauważyć, że w informacji o ustaleniach końcowych zeznania tego świadka, tego Wiktora L., są w dwóch miejscach przywoływane jako zeznania ważne. Ale fragment zeznania, w którym on mówi, że ci ludzie chyba się ukryli i potem spalili się razem z zabudowaniami, o dziwo, albo może nie o dziwo, przywołany nie został. Więc, no bo jeżeli rodzina zostaje w domu w obawie przed represją, no właśnie, no nie siada przy stole i nie czeka, aż przyjdą żołnierze i ją zaprowadzą tych ludzi na to zebranie, tylko się chowa, tak? Ukrywa się. Gdzie się ukrywa? No na przykład wszyscy pewnie wiemy, że w początkach XX wieku no bardzo modne było budowanie takich piwniczek na ziemniaki pod podłogą. Tak? To oczywiście jest pewna tylko hipoteza, ale no w zakamarkach domu ci ludzie się ukryli. Tak? Natomiast no ten wątek w informacji końcowej zupełnie jest pominięty. Ukryli się i w momencie, kiedy ten dom został podpalony, tak, przez żołnierzy Burego, no to ponieważ byli schowani, takie domy drewniane paliły się bardzo szybko, no to już nie byli w stanie z tego domu wyjść, tak? Bo znowu, no, chyba trzeba się odwołać do pewnej wiedzy, tak? Że no, jeżeli człowiek ma zginąć od płomieni i ma możliwość wybiegnięcia z tych płomieni, to zawsze wybierze to drugie, rozwiązanie. To, żeby daleko nie szukać, to no, warto przywołać tam ten dramatyczny przypadek ostatnio w Krakowie, kiedy biedna dziewczyna uwięziona w palącym się mieszkaniu na 6. piętrze no, zdecydowała się skoczyć. Tak? Ci ludzie, gdyby wiedzieli, że ich dom się pali, też by wybiegli. No, tylko że schowani no, w momencie, kiedy się zorientowali, było już za późno. I w tym kontekście też ważne jest bardzo pominięcie w informacji o ustaleniach końcowych losu matki Eugenii Bazyluk, tej kobiety, która również została w domu, tylko w odróżnieniu od rodziny Niczyporuków nie chowała się w swoim domu, bo powiedziała, że ja zostanę, wszystko mi jedno, co będzie. I ona po prostu siedziała w swojej chałupie, jak powtarzam, żołnierze Burego zaczęli przygotowania do jej podpalenia, to z tej chałupy wyszła i nic się jej nie stało. Przepraszam, czy my mamy jeszcze trochę czasu, czy ja już wszystkie... No, i proszę Państwa, to no, nie wyczerpuje tematu Zaleszan, natomiast no, najważniejsze kwestie poruszę. Może jeszcze jedna, bo czytamy tam tak, że podczas ucieczki ze swojego, tam czyli w informacji o ustaleniu końcowym, podczas ucieczki ze swojego płonącego domu został zastrzelony Grzegorz Leończuk wraz z 2 małych dzieci, Konstantym w wieku 3 lat i 6-miesięcznym Sergiuszem. Tyle, że z zeznań Nikity Niczyporuka złożonych w śledztwie w 1949 roku w lipcu, dokładnie 21 lipca zeznawał, jak i z zeznań Eugenii Bazyluk złożonych na procesie Burego i Rekina we wrześniu 1949 roku wynika, że te dzieci zginęły tak jak dzieci państwa Niczyporuków, no w płomieniach, tak? Nie zostały zastrzelone. No, też wydaje się, że no, podanie takiej informacji w ustaleniach końcowych śledztwa bez
przywołania przynajmniej tego, że są zeznania, z których wynika, że tych dzieci nie zastrzelono, no, jest pewnym brakiem, który powoduje, że obraz wydarzeń, który poznają osoby czytające tą informację o ustaleniach końcowych, no nazwijmy to, jest niepełny. Tak jak no nie przeczytacie Państwo w ustaleniach, informacji o ustaleniach końcowych śledztwa, że w Zaleszanach nie podpalono dwóch domów, że te domy pozostały nietknięte, a przecież w tych domach też mieszkali Białorusini. To była wieś jednorodna narodowościowo. I można sobie zadać pytanie, dlaczego te domy nie zostały spalone? No, naszym zdaniem pośrednią odpowiedzią na to pytanie jest relacja mieszkanki Zaleszan, pani Klaudii Kałużyńskiej. To jest relacja, która jest dostępna w internecie. Ona opowiadała telewizji białoruskiej bodaj podczas obchodów 68. rocznicy spalenia Zaleszan, powiedziała tak, wszystkie chałupy już się paliły, a nasza nie, bo moja ciocia była krawcową i poprawiała im szynele. To oni dali taką ulgę, że nie podpalili. No, ale z chaty sąsiada płonące gąty leciały na naszą chatę, na strych i nasza chata spaliła się. Czyli widać wyraźnie, że no, chałupy tej ciotki pani Kałużyńskiej też nie chciano podpalić, bo w tej chałupie potraktowano żołnierzy Burego prawidłowo, tak? To znaczy no, wojskowych potraktowano prawidłowo. To też wydaje się być jakimś tam no, kierunkowym, śladowym wskazaniem, że nie narodowość i nie wyznanie decydowało o tym, co się zadziało w Zaleszanach, tylko powtarzam, oporowa postawa wsi wobec oddziału, którą to postawę Bury w czasie, przepraszam, nie w czasie, tylko sporządzając takie pisemne wyjaśnienie, pamiętajmy, że podejrzany, oskarżony wyjaśnia, ale nie zeznaje, ale już tam może dla uproszczenia mówmy, że zeznawał, napisał, że no doszło do zbuntowania się ludności i że mimo, że właśnie oni udawali ten oddział wojska komunistycznego. Jeżeli także puentując, naszym zdaniem w Zaleszanach liczących, powtarzam, 188 osób wówczas, zginęło 14 albo 15 osób, bo tam mamy bardzo poważne wątpliwości co do tego, czy zginął Stefan Weremczuk. To już, przepraszam, ale chyba rzeczywiście nie ma czasu, żebym to rozwijał, ale proszę przyjąć, że to są wątpliwości w świetle źródeł uzasadnione i no, zapraszam po prostu do lektury książki pana Michała, czy do lektury naszych tekstów. W każdym razie zastrzelono co najmniej dwie albo trzy osoby za zaangażowanie komunistyczne i 10 osób to były te przypadkowe ofiary, które spłonęły we własnych domach, te, które nie poszły na zebranie, w domach podpalonych przez żołnierzy Burego, no, sądzących, że one zostały już wcześniej zostały opróżnione z ludzi. Tymczasem no, informacja końcowa o ustaleniach przyjmuje, że dokonano tam zabójstwa 16 osób, a pozostałych mieszkańców, powtarzam, usiłowano zabić, tak, poprzez właśnie tam spędzenie ich do domu Sacharczuków i podpalenie tego domu. Więc rzeczywiście, no, jakby trudno mówić o różnicach między tymi ustaleniami końcowymi śledztwa, a tym, co nam, tym obrazem, który nam wyłonił się z tej kwerendy źródłowej, weryfikacji tych zeznań, no, krytycznym ich zestawieniu, bo to nie są różnice, to jest po prostu przepaść, tak? Rozpoznajemy to zupełnie inaczej. No bardzo krótko może jeszcze, przepraszam, jeden element wspomnę. Otóż, bo to jest ciekawe, jeden z żołnierzy Burego, Józef Pułaski, pseudonim Gołąb, on później był funkcyjnym u Burego drużynowym, on miał swój proces nieco wcześniej. On był w Zaleszanach, był w Wólce Wygonowskiej i to jest ciekawe, że w akcie oskarżenia, który został sporządzony przeciwko niemu w dniu 6 kwietnia 1949 roku, to ten zarzut udziału w spaleniu wsi Wólka i Zaleszany brzmiał następująco, że wraz z oddziałem Burego i Rekina sprowadził niebezpieczeństwo powszechne dla życia, zdrowia, ludzkiego i mienia poprzez spalenie wsi właśnie Wólka i Zaleszany.
Natomiast akt oskarżenia z 24 czerwca 1949 roku już ten czyn klasyfikował w ten sposób, że wespół z oddziałem Burego i Rekina dopuścił się czynu przestępnego skierowanego przeciwko ludności z powodu właśnie przynależności do narodowej i przez to, że brał udział w spaleniu wsi. Czyli w drugiej połowie czerwca 1949 roku zapadła decyzja, żeby ten czyn w stosunku do Gołębia już jakby klasyfikować jako działanie podjęte z uwagi na to, że w tych wsiach mieszkali ludzie narodowości białoruskiej, wyznania prawosławnego. W kwietniu 1949 roku jeszcze tego nie robiono. No i w lipcu 1949 roku w sprawie Rekina i Burego ruszają już przesłuchania tych osób z Zaleszan i innych wsi powiatu bielskiego, gdzie no w zasadzie jak z jednej sztancy idą te zeznania, że poza pewnymi wyjątkami, które ja tu przywołałem, że to wszystko zadziało się dlatego, że ci ludzie byli Białorusinami. Mogę jeszcze o tej Wólce, czy już głos mi zostaje odebrany? Odebrany. No postaram się w 4 minuty. Z Wólką jest nieco krócej, dlatego że w informacji końcowej o ustaleniu, przepraszam, w informacji o ustaleniach końcowych śledztwa, no tam tylko w dwóch miejscach pojawia się informacja o wydarzeniach w tej miejscowości. W tym samym dniu, to mówimy o 29 stycznia 1946 roku, podczas przejazdu oddziału przez położoną nieopodal wieś Wólkę Wygonowską zostali zastrzeleni Stefan Babulewicz i Jan Ziemkiewicz. No nie Jan Ziemkiewicz, ale Jan Zinkiewicz, no tutaj poprawmy. Dokonano też podpalenia domów mieszkalnych i zabudowań gospodarczych. To jest pierwszy fragment. I drugi fragment. Po podpaleniu wsi Zaleszany oddział Burego dokonał też po trasie przemarszu spalenia zabudowań sąsiedniej Wólki Wygonowskiej. Za chwilę dalej. Jak sądzę, większość osób czytających tę informację o ustaleniach końcowych uzna, wydaje mi się, że w sposób uprawniony, że no, wieś Wólka Wygonowska została po prostu doszczętnie spalona. Tymczasem wieś ta liczyła około 300 mieszkańców i jej zabudowa to była około 50 budynków mieszkalnych, raczej więcej niż mniej, z czego no jak Państwo wiecie, już zabito dwóch mężczyzn, a spalono 6 budynków mieszkalnych, większą liczbę natomiast budynków gospodarczych. No, wydaje mi się, że to jest informacja, która no, powinna się pojawić w takiej kompletnej, pełnej informacji o ustaleniach końcowych, tylko że no, nie pojawia się być może dlatego, że przy takiej skali, tak, czyli 2 osoby zabite na 300 mieszkańców wsi i 6 domów mieszkalnych spalonych na 50 budynków mieszkalnych, no trudno jest jakby budować tą tezę o ludobójstwie. Tak? Natomiast odnośnie do ofiar, to mamy tylko zeznanie córki jednego z zabitych, Jana Zinkiewicza, przywołano to zeznanie, brzmi następująco, że ona uzyskała następującą wiedzę o okolicznościach ich śmierci. Ojciec i sąsiad, Stefan Babulewicz, dobiegli do swoich gospodarstw, gdzie paliły się stodoły. Babulewicz poprosił ojca, aby pomógł wyciągnąć sieczkarnię. Udało im się to, ale gdy biegli spod stodoły, bandyci zastrzelili ich. Czyli no, Z tego zeznania wynika, że zginęli dlatego, że starali się tam ratować dobytek, czyli no tam można oczywiście a contrario twierdzić, że no w takim razie gdyby nie ratowali tego dobytku, to pewnie by ich nie zastrzelono, tak? Ale to znowu pytanie, no jak bardzo takie daleko idące były te no założenia ludobójcze, tak? Skoro kryterium, czy ktoś przeżyje, czy nie, to było to, czy będzie ratował no maszynę rolniczą, czy nie. I proszę Państwa, no w materiałach ze śledztwa jeszcze dodam, że córka pana Jana Zinkiewicza w chwili tych tragicznych wydarzeń dla tej rodziny miała 3 lata. Tak? Natomiast w aktach sprawy Burego i Rekina jest zeznanie jej matki, wdowy po Janie Zinkiewiczu. To jest zeznanie z lipca 1949 roku.
Przypomnę, że sekwencja zdarzeń jest taka, że oddział Burego wyszedł z wsi Zaleszany i wieś Wólka Wygonowska jest położona mniej więcej 8 km od Zaleszan na zachód. Ponieważ z Zaleszan wyszli około godziny 17, no to tam, no nie wiem, godzinę później byli, plus minus byli w Wólce Wygonowskiej. I Maria Zienkiewicz znała tak. Przyszedł do mnie do mieszkania Stefan Babulewicz, ten jeden z zastrzelonych, który to powiedział, że w naszej wsi, Wólka Wygonowska, znajdują się goście. Na powyższą wypowiedź wspomnianego gospodarza mocno się przelękłam, ponieważ kilkakrotnie przedtem przychodziła banda, zabierając poszczególnym gospodarzom konie, ubrania itd. Widząc mnie przelękniętą, wyżej wymieniony Babulewicz nadmienił, abym się nie bała, ponieważ nic złego we wsi nie zrobią. Następnie zapytał mnie, gdzie jest mój mąż, na co mu odpowiedziałam, że wyszedł, lecz gdzie, tego nie wiem. Po wypowiedzeniu powyższych słów wspomniany Babulewicz opuścił moje mieszkanie, udając się w nieznanym mi kierunku. A więc no my z tego zeznania wnioskujemy, że los Stefana Babulewicza i Jana Zienkiewicza został przesądzony, zanim oddział Burego wszedł do Wólki Wygonowskiej, że nie zabito dwóch przypadkowych mieszkańców z 300, tylko zabito tych, których zamierzano zabić. Najpierw ustalono Stefana Babulewicza i później poproszono go o przyprowadzenie Jana Zienkiewicza. Co ciekawe, co istotne, Babulewicz mówi wyraźnie, że są we wsi goście i że nie bój się, bo oni nam nic nie zrobią. Mówimy, powtarzam, o oddziale udającym wojsko komunistyczne, którego oficerowie mają na ramienniki sowieckie i tak też się prezentują w stosunku do mieszkańców Wólki Wygonowskiej, do Stefana Babulewicza. Jego to nie niepokoi ani nie dziwi, że proszą o przyprowadzenie Jana Zienkiewicza, że jego proszą, że proszą o przyprowadzenie tego konkretnego sąsiada. On nie ucieka, tak? On nie przychodzi do sąsiada i go nie ostrzega, mówiąc, słuchajcie, uciekajmy, bo prawda, nas szukają. Nie. Nie bój się, nam nic nie zrobią i gdzie jest twój mąż, tak? I właśnie, i pytanie dlaczego? Otóż proszę państwa, oddział Burego, kiedy maszerował w kierunku Hajnówki, bo jak pewnie państwo wiecie, 28 stycznia 1946 roku, czyli na dzień przed wydarzeniami w Zaleszanach i w Wólce Wygonowskiej, doszło do walki w Hajnówce między żołnierzami Burego a jednostkami armii sowieckiej. Oddział Burego maszerując na Hajnówkę i cały czas no, przedstawiając się wobec mieszkańców wsi, no, tamtej części powiatu bielskiego jako wojsko komunistyczne, 27 stycznia wieczorem wszedł do Wólki Wygonowskiej i w tej wsi zabrał wtedy czterech furmanów, czterech gospodarzy, którzy pełnili rolę przewodników. Pokierowali wieś w stronę miejscowości Łozice. I w miejscowości Łozice dwóch z tych furmanów zostało opuszczonych, dwóch pozostałych towarzyszyło oddziałowi, czyli również byli z oddziałem 29 stycznia 1946 roku, kiedy oddział po Zaleszanach jechał przez Wólkę Wygonowską. I jeden z tych furmanów później został zastrzelony 31 stycznia 1946 roku pod Puchałami, a drugi, Teodor Karpiuk, został puszczony no, wieczorem w Krasnej Wsi albo może troszkę później. I właśnie, co istotne, ta Maria Zienkiewicz, ta wdowa po Janie Zienkiewiczu, w ostatnim fragmencie swojego zeznania powiedziała tak. Nadmieniam, że przed spaleniem naszej wsi to banda zabrała ze sobą dwóch gospodarzy i tutaj wymieniła obu tych gospodarzy, lecz ci po pewnym czasie powrócili z powrotem. Z jakiego powodu zabrali ich wspomniani bandyci i gdzie oni chodzili, tego ja nie wiem. No, wskazanie na to, że ktoś został zabrany przez bandę, chodził z tą bandą, wrócił, ale po co? No, wydaje się nam ewidentnie taką materializacją przypuszczenia tej wdowy, że być może ci sąsiedzi, którzy towarzyszyli oddziałowi, no jednak podzielili się z żołnierzami Burego. Przypomnę, będąc przekonanymi, że to są żołnierze wojska komunistycznego, no z wiedzą na temat sąsiadów, która to wiedza później spowodowała, że ci ludzie zostali zastrzeleni. I co ciekawe, no, funkcjonariusz resortu, który przesłuchiwał Teodora Karpiuka 1 sierpnia 1949 roku, wiedział doskonale, że
ten przesłuchiwany został zabrany przez żołnierzy Burego 27 stycznia 1949 roku, że towarzyszył oddziałowi co najmniej do godzin wieczornych 29 stycznia 1946 roku, czyli że był i w Zaleszanach, i w Wólce Wygonowskiej i że być może ma coś do powiedzenia na temat tego, dlaczego we wsi Wólka Wygonowska zginęli ci dwaj, a nie inni mężczyźni. Więc logiczne byłoby, żeby to przesłuchanie było no, szczegółowe, drobiazgowe i dla Teodora Karpiuka momentami trudne. Tymczasem Teodor Karpiuk zeznał no, w sposób oczywiście nieprawdziwy, bo powiedział, że przestawił kierunek, jakby kolejność działań. Powiedział, że on razem z oddziałem był we wsi Krasna Wieś rano 29 stycznia 1946 roku, a później w tej wsi uciekł oddziałowi, a później ten oddział dokonał spalenia wsi Zaleszany i Wólka Wygonowska. Czyli przedstawiał się w taki sposób, że jego już nie było przy oddziale, kiedy partyzanci przejeżdżali przez Wólkę. Powtarzam, mówił w sposób oczywisty, mówił oczywistą nieprawdę i było to również dla przesłuchującego go Ubeka całkowicie jasne, bo no, jakby kalendarium działań było doskonale funkcjonariuszom znane. Powtórzę, Zaleszany, Wólka Wygonowska i postój późnym wieczorem 29 stycznia 1946 roku w Krasnej Wsi, gdzie doszło do wymiany części podwód. I myślę, że niedługo. Wie pan, panie doktorze Piotrze Gontarczyk, wydaje mi się to po prostu troszkę niegrzeczne, tak? No proszę dać mi skończyć. No wie pan, przepraszam, tam z innych formów kulturowych jesteśmy, ale... To jest... Dziękuję. Panie doktorze, to jest pytanie do mnie czy do prowadzącego. Ja pozwoliłem sobie, być może panie mecenasie wrócimy do Wólki, jak będzie chwila czasu, pozwoliłem sobie udzielić tak dużo czasu panu mecenasowi Wąsowskiemu, dlatego że proszę państwa, no, wydaje mi się, że mamy dyskutować o książce i ustaleniach. Wydaje mi się, że to, co przedstawił w sposób nadzwyczaj wyczerpujący mecenas Wąsowski, no jest właściwie klucz tej sprawy. Zwróćcie państwo, w ilu miejscach ustalenia badaczy rozmijają się z ustaleniami pionu prokuratorskiego i to w sposób zasadniczy. Dobrze. Kończąc, chciałem powiedzieć, że to proszę państwa, te rozbieżności nie są wynikiem naszego chciejstwa, tylko wynikiem no, dosyć drobiazgowej analizy materiału źródłowego, tak tych, akt z lat 40., jak i tych materiałów zgromadzonych w toku śledztwa przeprowadzonego przez prokuratora IPN-u. I że to, ponieważ powtarzam, to są ustalenia, które są dla nas wspólne, no, będziemy ich bronić i proszę jakby zrozumieć, że no, tak szczegółowo to chciałem zaprezentować, żebyście państwo wiedzieli, że to nie chodzi o wybielanie Burego, tylko chodzi o ustalenie jak było, a to, że pochodną tych ustaleń jest to, że Bury prezentuje się tam znacznie lepiej niż to wynika z informacji o ustaleniach końcowych, to no, nie jest nasza wina, a no, nas to akurat raczej cieszy niż martwi. Dobrze, pozwólcie państwo, że oddam głos, że inaczej najpierw zadam pytanie. W wypowiedzi pana mecenasa pojawiło się dwukrotnie określenie, nazwa wsi Puchały, podsią Puchały i sprawa Furmanów. W skrócie, po tym, co wydarzyło się w Zaleszanach, później w Wólce Wygonowskiej, brygada dyslokuje się w okolice wsi Puchały, już tu skracam. Tam dochodzi do likwidacji, zabójstwa, zastrzelenia furmanów, którzy uprzednio towarzyszyli, to byli miejscowi furmani, miejscowi z powiatu Bielsk-Podlaski, którzy uprzednio towarzyszyli brygadzie, powozili podwodami. Dochodzi do, jak powiedziałem, zastrzelenia nie wszystkich, części z tych furmanów. I tu pojawia się zarówno w materiałach śledczych, a także wielokrotnie powtarzana, choćby w literaturze przedmiotu, taka teza, że kluczem czy motywem do likwidacji, do zabójstwa, zastrzelenia furmanów był klucz narodowościowy, że motywem ich zabójstwa było ich wyznanie oraz narodowość. Panie doktorze, do pana bym się zwrócił w tej chwili, zadaję pytanie, czy w świetle pana wiedzy, pana ustaleń,
lektury wnikliwej książki Michała Stapiuka, ta teza się broni. Czy faktycznie motywem zabójstwa tych formalów był motyw wyznania i narodowości? Postaram się, żeby moja wypowiedź była cokolwiek krótsza niż wypowiedź mecenasa Wąsowskiego, tak żeby jeszcze ja, autor książki, miał okazję głos zabrać i państwo, żeby mieli sposobność do porozmawiania z autorem. To teraz tak, przypomnijmy podstawowe fakty. Furmani to są ci mieszkańcy wiosek powiatu Bielsk Podlaski, którzy w dniach od 28 do 31 stycznia towarzyszyli oddziałowi NZW kapitana Burego na trasie przemarszu. 28 stycznia przed urzędem na Hajnówkę w Łozicach oddział Burego zwolnił furmanów, który miał wcześniej i zabrał tam mniej więcej 40 miejscowych gospodarzy, którzy przybyli tam, żeby wykonać pewne świadczenia rzeczowe. Oni mieli wyznaczony szarwark, mieli przywieźć drzewo z lasu dla potrzeb gminy. Gminy w Orli. Przypomnę, gmina w Orli była zamieszkała przez przeszło 97% Białorusinów w tym czasie. Nieliczna garstka niebiałorusinów, katolików zapewne mieszkała w samej Orli. Wioski były zamieszkałe przez prawosławnych Białorusinów i można mniemać, że właśnie ci woźnice pochodzący z wiosek byli wyłącznie Białorusinami. Tak można przypuszczać. Ci wzięci w Łozicach furmani towarzyszyli oddziałowi do pewnego momentu w przemarszu. Oddział posługiwał się nimi przy akcji na Hajnówkę i odwrocie z Hajnówki. I już po tych tragicznych wydarzeniach w Zaleszanach 29 stycznia oddział zatrzymał się w miejscowości Krasna Wieś, gdzie dokonał wymiany furmanów. Kilkunastu, jak można przypuszczać, 14 zwolniono, puszczono do domów, natomiast wzięto na ich miejsce gospodarzy z Krasnej Wsi. Cały czas utrzymuje się ta liczba mniej więcej 40 furmanów i 31 stycznia los tych furmanów się rozstrzygnął. Niektórzy z nich zostali zwolnieni, reszta została na zawsze w lesie pod Puchałami zastrzelona przez żołnierzy Burego. I cóż my mamy napisane w ustaleniach, w informacji o końcowej informacji o umorzeniu śledztwa? W dniu 31 stycznia oddział Burego zatrzymał się we wsi Puchały Stare. Po zwoleniu kilku furmanów deklarujących polskie pochodzenie, pozostałych pozbawiono życia. Nasuwa się pytanie, na jakiej podstawie osoba prowadząca śledztwo doszła do takiej konkluzji. Co wynika z tego śledztwa prowadzonego wcześniej, chociażby w roku 1949. Wydaje się, że do pewnego momentu w gruncie rzeczy śledczym nie zależy specjalnie na jakimś ustaleniu motywów, którymi się kierował Bury. I takie oczywiście oni mieli jak gdyby instrumenty, dzięki którym mogli uzyskać informacje od i Burego, i Kazimierza Chmielowskiego, rekina, informacje na temat ich rzeczywistych motywów. Ja tu mam na myśli agenta celowego, który był użyty do rozpracowywania tych oficerów i wobec którego padały bardzo, bardzo szczere wypowiedzi, ale wyraźnie widać, że śledczy nie zadaniowali, nie wyznaczyli takiego celu, żeby ten agent obu tych oficerów wypytywał i
Takiej informacji nie ma, ona nie znalazła się w tym śledztwie z 1949 roku. No, bo tutaj trzeba poprzestać jak gdyby na tym, co zeznał sam, co stwierdził sam Bury. To znaczy, że oni zginęli za wrogie ustosunkowanie się do nielegalnych organizacji, czyli do organizacji niepodległościowych. To są własne słowa Burego. Furmani byli częściowo zwalniani dwukrotnie. Po raz pierwszy przy wymianie w Krasnej Wsi, to jest kilkunastu ludzi zwolnionych. W mojej ocenie no, najprawdopodobniej są to wyłącznie Białorusini. I potem po raz drugi właśnie już przed tym rozstrzygnięciem pod Puchałami. I tu wymienia się jedno lub dwa nazwiska Polaków. To ma być Jan Podgórski, syn Stanisława i Adam Matysiak, ale o ile pamiętam, panie Michale, to z tego Matysiaka są dosyć sprzeczne informacje. On nie jest taką postacią, co do której mielibyśmy pewność. Więc mamy na pewno jednego Polaka. I tak, co dalej mamy w tej informacji o umorzeniu śledztwa? Cytuję, wśród archiwalnych akt sądowych szczególną uwagę i to z wielu względów zwraca sprawa karna Romualda Rajsa i Kazimierza Chmielowskiego. Z tych akt możemy uzyskać najwięcej danych to śledztwa. No i to jest prawda, tylko że niektóre zeznania są pominięte. Tu właśnie takim przykładem jest zeznanie Michała Łobasiuka. Ono jest złożone w takim momencie, w którym jak gdyby nastąpił punkt zwrotny w śledztwie. To znaczy wtedy jest wysłany w teren, to jest lato 1949 roku, w teren wysłany jest śledczy z Urzędu Bezpieczeństwa, który stara się odnaleźć właśnie furmanów, stara się odnaleźć ich rodziny. I no w zasadzie wtedy pojawia się taka matryca. We wszystkich tych zeznaniach pojawia się fraza mówiąca tak, celu prowadzenia furmanów, czy tam konkretnego furmana, przypuszczam, że był ten, ponieważ oni byli narodowości białoruskiej, zaś bandyci nad Białorusinami mścili się i pod groźbą użycia broni i śmiercią pod przymusem wyganiali do Związku Radzieckiego. Pojawia się po prostu taka matryca, taki zapis. Widać, że śledztwo jest właśnie ukierunkowane na oskarżenie polskich nacjonalistów właśnie z Narodowego Zjednoczenia Wojskowego o takie szowinistyczne nastawienie do społeczności białoruskiej, do społeczności prawosławnej. I na przykład ten Łobasiuk, to jest Polak, zresztą członek Gminnej Rady Narodowej i jedyny Polak w całej tej grupie, zresztą on jest jako pierwszy w tej grupie przesłuchanych wtedy w materiałach śledztwa wymieniony. I pytany o zabranych z Krasnej Wsi, on mówi tak. Ponadto nadmienia się, że uprowadzeni byli narodowości białoruskiej, którzy nie powrócili. Natomiast z nimi pojechali dwaj narodowości polskiej, Podgórski Jan, syn Stanisława i Matysiak Adam. Również mieszkańcy Krasnej Wsi, gmina Boczki, etc., którzy na następny dzień powrócili z dwoma furami do domu. Ale o pozostałych zwolnionych, tych z Krasnej Wsi, nie ma mowy w tym zapisie. To znaczy, no, można mniemać, że Łobasiuk ich wymienił, tylko śledczy ich nie zapisał, bo byli Białorusinami i nie pasowali po prostu do tej tezy. Ten fragment jego zeznania, jak można sądzić, nie został tutaj wprowadzony do protokołu. I co jest istotne, Łobasiuk już potem w czasie samego procesu nie zdecydował się zeznawać, że wypuszczono Polaków, a zabito Białorusinów, ale stwierdził, że ta zwolniona grupa powróciła do domu, gdyż miała słabe wozy albo słabe konie. To jest zapewne wersja, którą sami ci furmani utrzymywali, bo oczywiście prawda, popisywanie się tym, że partyzanci nie mieli do nich zastrzeżeń, no nie wyszłoby im na dobre. Te słabe konie były takim właśnie dobrym wytłumaczeniem. Natomiast no, takimi jak gdyby no, świadkami, którzy najbardziej obciążają Burego właśnie w kontekście tych kryteriów narodowych i wyznaniowych, to są dwaj jego żołnierze. To jest Antoni Cylwik-Szczygieł i Józef Puławski-Gołąb.
I otóż w sierpniu 1949 roku Gołom zeznaje. Furmani zostali rozstrzelani według oświadczenia Burego, dlatego że byli Białorusinami i mogliby zdradzić działalność oddziału Burego po ich zwolnieniu, ponieważ wszyscy byli świadkami palenia poszczególnych wsi. To jest oczywiście nieprawda. Ci furmani wzięci w Łodzicach nie byli świadkami palenia Zaleszan, bo oddział z taborem wyszedł z tej miejscowości i no, furmani tego nie widzieli. Natomiast no, furmani wzięci z Krasnej Wsi nie widzieli ani wydarzeń w Wólce Wygonowskiej, ani wydarzeń w Zaleszanach, a pamiętajmy, że to wszystko dzieje się przed jeszcze za niami i Szpakami. Więc tutaj no, trudno jest mówić o jakimś pozbywaniu się świadków. I dalej. Tak. Panie doktorze, jak rozumiem, przed chwilą zresztą pan to powiedział, nie wszyscy z tych, którzy byli zwolnieni, byli wyłącznie prawosławnymi Białorusinami, byli, przepraszam, katolikami. Tak, wśród tych... Zwolniono katolików Polaków, ale także i prawosławnych zwolniono. Nie no, w ogóle w tej grupie zwolnionych możemy się dopatrzeć co najwyżej jednego Polaka. Natomiast w grupie tej, która została na zawsze w lesie pod Puchałami, znajdujemy no także człowieka innego wyznania. To jest adwentysta dnia siódmego, który zginie razem z prawosławnymi. Także to do tych kryteriów czysto wyznaniowych po prostu nie pasuje. I prawda, tutaj z kolei mamy następne zeznanie tego funkcyjnego żołnierza. Część furmanów, którzy byli Polakami, zostali zwolnieni, a rozstrzelano Białorusinów. No cóż możemy powiedzieć na temat tych zeznań, które tak jak gdyby w tym kontekście Burego obciążają. Ci dwaj jego funkcyjni żołnierze no, w ten sposób ratowali sobie życie. Przypomnijmy, oni znaczy byli zaangażowani w poważne działania. Jeden z nich dowodził samodzielnym potem pododdziałem, ten właśnie Puławski Gołąb. Obciążało go z punktu widzenia władzy komunistycznej szereg wydanych wyroków i wykonanych wyroków śmierci, szereg rozkazów dotyczących działalności Grupy Pogotowia Akcji Specjalnej. I on no w kontekście własnego procesu wydaje się świadkiem zupełnie niewiarygodnym. Zeznaje kompletne nonsensy, których sobie życzą niestarannie przygotowani do sprawy śledczy, na przykład przypisano mu, że wespół z oddziałem Burego i Rakina dopuścił się czynu przestępczego skierowanego przeciwko ludności z powodu przynależności narodowej za to, że brał udział w spaleniu wsi Suchowolce, Saki, Wólka, Makowice, Zaleszany i Mostek. No, na 6 wymienionych miejscowości 5 jest jakąś zupełną fikcją. To są miejscowości, w których działania tego rodzaju w ogóle nie miały miejsca. Ten człowiek to zeznaje i pod tym się podpisuje. On się podpisuje pod wszystkim, czego śledczy w trakcie śledztwa od niego żądają i potem czego żąda się od niego w trakcie procesu. Podobnie to wygląda z tym drugim, z Antonim Cycylwikiem Szczygłem, którzy no, tutaj właśnie w tym kontekście najmocniej pogrążają swojego dowódcę. Tu trzeba jeszcze też, można byłoby jeszcze przywołać zeznania Kazimierza Borkowskiego, Wróbla, z którymi no, osoby prowadzące to postępowanie IPN-owskie sobie nader dziwnie poczynały. Mianowicie w informacji o ustaleniach końcowych śledztwa czytamy. Nadmienić należy, iż wymieniony, tu chodzi o tego Borkowskiego, Wróbla, przesłuchany jako podejrzany w czasie przesłuchania w dniu 2 stycznia 1950 roku, przyznał się, że zimą 1946 roku z plutonem bitnego brał udział w podpaleniu wsi Zanie. Odnośnie pozbawienia życia furmanów to ujawnił, iż ci, którzy byli Białorusinami, to zostali rozstrzelani, on w zabijaniu udziału nie brał. Tak. Wyrokiem sądu rejonowego za podany wyżej czyn, jak za inne, został skazany na karę śmierci.
którą wykonano. Tymczasem jak wygląda rzeczywiście to przesłuchanie z 2 stycznia? Wracając z Hajnówki, oddział nasz jechał na 40 furmankach, które to pochodziły z niedalekich wsi od Hajnówki. Jakie to były wsie, tego nie pamiętam. Wiem, że zamieszkiwała w nich ludność białoruska i że furmani byli Białorusinami. Wszyscy furmani, a było ich zdaje się, że 40, pobliżu wsi, no tu przekręcona jest nazwa, Burchaty, powinno być Puchały, zostali rozstrzelani, ja udziału w rozstrzelaniu nie brałem i tak dalej. To nie jest istotne. Otóż ten człowiek w swoim zeznaniu mówi wyłącznie o furmanach Białorusinach, nie mówi o żadnej selekcji no, tak jak jest to sformułowane w postanowieniach końcowych. Czyli no, mamy tutaj rozbieżność. Co więcej, no, tutaj prowadzący to postępowanie IPN-owskie no, czuł się w obowiązku jakby dla pewnego uwiarygodnienia wspomnieć o jego dalszych losach, czego nie robi w stosunku do Antoniego Cylwika i Józefa Puławskiego. No, przypomnijmy, przy Puławskim podaje, że był to człowiek skazany na karę śmierci, któremu zamieniono to na 15 lat. No, tymczasem to jest tak, no, on dostał zaledwie wyrok lat 15, który zmniejszono mu do lat 10. No, wymigał się całkowicie, no, dzięki temu, że tak wydatnie współpracował ze śledztwem. W przypadku Antoniego Cylwika w ogóle no, ta osoba prowadząca postępowanie IPN-owskie nie podaje jego dalszych losów, tak jak zrobiła to w przypadku Borkowskiego, jako że no, Cylwik odpowiadał w ogóle z wolnej stopy. No, tak dalece poszedł na współpracę z władzami bezpieczeństwa, że w ogóle, jak z tego wynika, nie miał procesu. Odpowiadał. Wiesz, chciałbym zadać jeszcze kilka pytań, przynajmniej ale, dwa. Nie, sekundeczkę, ale daj mi dokończyć. Chodzi mi o konkluzję. No, konkluzja jest taka, że skoro, jak twierdzi śledztwo, doszło do selekcji i podziału furmanów na Białorusinów, którzy zginęli, i na Polaków, którzy zostali darowani życiem, to gdzie są ci Polacy, których nie odnalazło ani śledztwo to z 1949 roku, ani potem to kilkuletnie postępowanie prowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej. Przecież w trakcie tego postępowania, już z toczącego się także w naszym stuleciu, docierano do rodzin, nawet w przypadku, jeśli ci furmani już nie żyli i śledczy nie dotarł do rodzin tych no, Polaków, czy rzekomych Polaków, którzy mieli być darowani życiem. No, konkluzja jest taka. Skoro odrzucamy to kryterium, no bo odrzucamy to przyjęte i przez niektórych autorów, i przez śledczego IPN-u tą tezę, że no, powodem śmierci furmanów była ich narodowość białoruska lub wyznanie prawosławne, no to jakie były powody? No, ale niech mi pan da dokończyć, nie uprawiajmy w tej chwili jakiejś no, zbędnej publicystyki. Mieliśmy okazję rozmawiać z jednym z żołnierzy organizacji pozostającej wcale nie w najlepszych stosunkach z Narodowym Zjednoczeniem Wojskowym, z żołnierzem struktur pałakowskich, z żołnierzem WiN-u, mieszkającego w tamtych okolicach, który był zaprzyjaźniony z jednym z funkcyjnych z oddziału Burego z Wydrą. I w jakiś czas, w niedługi czas po tych wydarzeniach tragicznych Wydra zjawił się w jego domu i oni wtedy rozmawiali o tym, co się zdarzyło. I ten nasz znajomy zadał wtedy pytanie Wydrze, dlaczego zabiliście tych furmanów? Wydra odpowiedział w ten sposób, cytuję dosłownie, oni sami sobie wygadali swój los. Przypominam to, co mówił mecenas Wąsowski w swojej wypowiedzi. Oddział cały czas udawał grupę operacyjną Wojska Komunistycznego, grupę KBW. Oficerowie występowali jako czekiści, czerwone gwiazdy, epolety, posługiwano się językiem rosyjskim. Tą pozorację zachowano do końca, co wynika z materiału z przesłuchań niektórych furmanów. Jeden z tych właśnie zwolnionych już pod Puchałami zeznał, że
przemówił do nich oficer właśnie w stroju czekisty i polecił im czekać na samochody, tak jak gdyby miała przybyć tu jakaś następna grupa operacyjna. No po cóż miałoby utrzymywać taką fikcję, jeśli by Furmani cały czas nie wierzyli, że mają do czynienia z grupą operacyjną. Więc tak jak powiedział ten nasz znajomy winowiec, sami sobie wygadali swój los, no bo przecież wiemy, że ci żołnierze Burego, którzy jechali na poszczególnych furmankach, mieli polecenie rozmawiać z woźnicami, wypytywać ich o ich poglądy, jakieś lokalne stosunki. I ci, którzy okazali się zbyt gadatliwi i być może wykazali jakąś gotowość do współpracy z władzą, może popisali się jakąś wiedzą czy z września 1939 roku, czy z innych wydarzeń dotyczących ich udziału w różnych poczynaniach tam miejscowej społeczności, no to zostało zapamiętane. I co więcej, mieliśmy też okazję rozmawiać z gospodarzami z jednej z wiosek leżących na trasie przemarszu oddziału Burego i ci starzy wieśniacy powiedzieli nam, że ich wieś wyreklamowała jednego z furmanów, właśnie prawosławnego. Wysłano delegację do Burego, która poświadczyła, że to jest porządny człowiek. Wieś gwarantuje za niego. Wieś gwarantuje, że to jest dobry człowiek, porządny człowiek i został po prostu, znalazł się w tej grupie, która odeszła żywa spod puchał starych. A więc w naszej ocenie nie można tutaj mówić o przyjęciu kryterium narodowościowego czy wyznaniowego jako decydującego o śmierci tych ludzi. Ja uważam, że tutaj kryterium podziału furmanów na tych, którzy odeszli do domów i tych, którzy zostali w lesie pod Puchałami, to był ich stosunek do państwa polskiego, do polskiej państwowości i do polskiego ruchu niepodległościowego. Ci, którzy wypowiadali się w sposób, że tak powiem, taki, który pozwolił sklasyfikować jako wrogów polskiego ruchu niepodległościowego, no właśnie przesądzili swój los. Ci, którzy sprawili wrażenie ludzi do państwa polskiego pozytywnie nastawionych, odeszli do domów. Tak, czy jakieś pytanie, bo wspomniałeś, tak? Nie, pytanie mam, ale do autora książki. Aha, dobrze. Ja w takim razie ja nie przyjmuję tego kryterium, które po raz pierwszy chyba tak wydatnie wysunął dr Jerzy Kułak, a potem, które zostało rozbudowane w postanowieniu o zamknięciu, umorzeniu śledztwa IPN-owskiego. Dziękuję. Pozostając wciąż na Białostoczyźnie, ja wiem, że to jest tylko albo aż pewien fragment tej dosyć obfitej biografii, no ale rozumiem, że też wydarzenia z Białostoczyzny budzą największe emocje i kontrowersje, dlatego pozostańmy wciąż przy, mimo tam mojej serii przygotowanych pytań do autora odnośnie innych fragmentów książki, pozostańmy wciąż przy Białostoczyźnie. Zwracam się do autora, do pana Michała, który bardzo precyzyjnie, zachęcam do lektury tej biografii, bardzo precyzyjnie opisał to, co dzieje się po Puchałach, po likwidacji, po zabójstwie furmanów. Brygada przemieszcza się w rejon wsi Szpaki, Zanie, Końcowizna. Proszę, w pewnym skrócie rzecz jasna, opowiadam, w książce jest to bardzo precyzyjnie opisane, powiedzieć, co tam się wydarzyło i od razu drugie pytanie, żeby już zamknąć to, może uda się w jednym bloku. Na ile wydarzenia równie tragiczne, bo tam też giną ludzie, giną cywile w tych wioskach, na ile możemy jednoznacznie stwierdzić, że za to, co się wydarzyło w Szpakach, w Zaniach, w Końcowiźnie, odpowiada bezpośrednio kapitan Romuald Rajs Bury. A więc, szanowni państwo, 2 lutego 1946 roku oddział kapitana Rajsa przystępuje do wykonywania rozkazu Komendy Okręgu Chrobry, mówiącego o pacyfikacji białoruskich wsi. Wcześniejsze wydarzenia są pokłosiem decyzji Burego. To jego indywidualne decyzje były, tak? Możemy tezować, że takiego rozkazu do spalenia Zaleszan, Wólki, Wygonowskiej nie miał. To zostało bardzo szczegółowo wyjaśnione. Były jego decyzje, tak samo rozstrzelanie furmanów. 2 zaś lutego przystępują poszczególne plutony do pacyfikacji 3 wsi. Mamy dosyć solidne podstawy, żeby sądzić, że wszystkie te wsie były uzbrojone.
we wszystkich działały bojówki komunistyczne uzbrojone, których celem było zwalczanie struktur polskiego państwa, polskiego podziemia niepodległościowego. Oddział, proszę Państwa, podzielił się na dwie, trzy grupy. Tutaj tego precyzyjnie nie rozstrzygniemy. Jeden z plutonów, dowodzony przez podporucznika Jana Boguszewskiego Bitnego, wszedł do wsi Zań. Przed wejściem do tej wsi, przed wkroczeniem, został ostrzelany. Tu oczywiście nie mówimy o jakiejś formie regularnej bitwy czy zmasowanego ognia, jednakże ten ogień został w kierunku partyzantów otwarty. Oddział podporucznika Bitnego wszedł do wsi. Podkreślmy, przy tym oddziale nie ma kapitana Rajsa. Bitne działa w tym momencie samodzielnie. Opór mieszkańców zostaje dosyć szybko przełamany. I dochodzi tam, proszę Państwa, rzeczywiście w tej wsi do wydarzeń, które bardzo trudno jest dzisiaj wytłumaczyć. Otóż żołnierze otwierają ogień do osób cywilnych. W wyniku tego ognia giną kobiety i dzieci. Łącznie giną 24 osoby, z czego wydaje się, może 4, może 5 były to osoby, które zamierzano zlikwidować, czyli osoby z listy. Potwierdza to fakt, że legitymowano niektórych mężczyzn. Ale na pewno, proszę Państwa, kobiety i dzieci, które w tym dniu zginęły, nie powinny były zostać zastrzelone. Jasną rzeczą jest, że nie byli to komuniści. Kwestia, proszę Państwa, odpowiedzialności. Na przykładzie dwóch pozostałych wiosek, gdzie był kapitan Rajs, wykaże Państwu, że nie było jego zamiarem pozbawiać osób postronnych życia. Tutaj zaś tak się zadziało. Oczywiście w tej wsi zapanował chaos, wybuchała amunicja nagromadzona w stodołach. Takie mamy relacje. Jednakże nie możemy wykluczyć, że dowódca tego plutonu, no słynący z ogromnej bezkompromisowości, tak to nazwijmy, zezwolił lub wydał rozkaz do strzelania do tych ludzi. W najłagodniejszym przypadku nie potrafił zapanować nad swoimi żołnierzami, którzy strzelali do bezbronnej ludności. Tyle, proszę Państwa, o Zaniach. I tu, proszę Państwa, dla tych działań podjętych w tej wsi nie może być żadnego usprawiedliwienia. Do drugiej wsi, proszę Państwa, wchodzi pluton Wiarusa, czyli prawosławnego żołnierza. W plutonie tym znajduje się również jeden z prawosławnych mieszkańców wsi Szpaki. To on konkretnie pokazuje mężczyzn wskazanych do likwidacji. Ja teraz, proszę Państwa, odniosę się właśnie do tego, co w informacji o ustaleniach śledztwa IPN-owskiego, bo to przecież to śledztwo było przedstawiane jako taki, no, do naszych tekstów, jako ten taki główny, że było tak skrupulatnie przeprowadzone, a my się mylimy, więc postaram się wskazać na kilka istotnych czynników, które nie pojawiły się w informacji końcowej. W informacji końcowej, Szanowni Państwo, możemy przeczytać. W godzinach wieczornych do wsi Szpaki wkroczył pluton pod dowództwem Wiarusa. Żołnierze zaczęli podpalać zabudowanie i strzelać do mieszkańców. Śmierć od kul lub w płomieniach oraz od odniesionych od tego ran poniosło 7 osób. Zostali zastrzeleni Filipczuk Paweł, Kłoczko Wasyl, Szeszko Dionizy, Szeszko Jan. Szeszko Jan, to jest drugi mężczyzna o tym imieniu i nazwisku, był młodszy, miał 21 lat. W jednym z domów dokonano gwałtu na kobiecie. Wymieniona poddała się napastnikom, gdyż wcześniej Maria Pietruczuk, która stawiała opór napastnikom, została postrzelona w okolicy klatki piersiowej i pleców. Zmarła w wyniku odniesionych ran w dniu 6 lutego 1946 roku w szpitalu w Bielsku. Zostali też postrzeleni Teofil Bału i Michał Rudczuk oraz Antoni Szeszko, który ranny w głowę zmarł w szpitalu. Nadzwyczajna komisja powołana przez powiatową Radą Narodową w Bielsku Podlaskim w dniu 3 lutego 1946 roku spisała straty materialne i odnalazła na miejscu ulotkę wzywającą ludność białoruską do opuszczenia wsi w ciągu 14 dni. Czyli, proszę Państwa, wchodzi oddział, morduje ludzi, ewentualnie część pali, gwałci i zostawia Białorusiną ulotkę, że mają się opuścić ten teren. Zacznijmy od tego, od tych osób, które spaliły. Tu mówimy, proszę Państwa, o możliwości. Jeden mężczyzna mógł rzeczywiście spalić, zostać, spłonąć w budynku. Żołnierze go poszukiwali, kiedy go znaleziono, tak mówią relacje, zaczęli rzekomo strzelać do niego przez drzwi stodoły. On został albo zabity,
albo ranny. Jeżeli był ranny, oczywiście nikt nie jest w stanie tego stwierdzić, bo był w stodole, więc wówczas rzeczywiście spłonął. To jest jedyna ofiara, która mogłaby spłonąć. Oczywiście w uzasadnieniu informacji o śledztwie nie znajdziemy relacji, z której wynika, że ów spalony Jan Szeszko wcześniej, że bronił się w tej stodole, odstrzeliwał, miał automat i miał strzelać do partyzantów. To oczywiście zmienia, proszę Państwa, po prostu to też by uzasadniało wtedy, czemu strzelali przez drzwi stodoły, tak? Po prostu doszło do jakiejś wymiany ognia i być może ten człowiek zginął. Druga, proszę Państwa, sprawa jest to sprawa gwałtu. Ja będę przyspieszał i wskazywał tylko Państwu najważniejsze rzeczy, żeby był jeszcze czas na pytania. Szanowni Państwo, druga sprawa jest sprawą gwałtu. Otóż w trakcie śledztwa w roku 1949 tak naprawdę resort nie zebrał żadnych wiarygodnych na ten temat informacji. Otóż zeznająca wówczas Anastazja Szeszko w lipcu 1949 roku, kobieta ze Szpaków, ona nie potwierdziła zaistnienia tego gwałtu i zabójstwa dziewczyny. Potwierdził te wydarzenia Aleksander Bało. Zaznaczył, że doszło do zabójstwa jednej dziewczyny i gwałtu na drugiej. Jako źródło informacji o tym podał starszą siostrę zastrzelonej dziewczyny. Ale już we wrześniu tego samego roku podczas procesu w białostockim kinie ten kinieton zmienił swoje zeznanie. Otóż zeznał, że zastrzelono jedną dziewczynę, o zgwałconej nie, już nie powiedział w pokazowym procesie. Dodał, że informację tą uzyskał tym razem już nie od siostry, ale od ojca zastrzelonej. My wiemy, że zastrzelona, że matka zastrzelonej dziewczyny była wdową, więc nie mógł tej informacji posiadać od ojca. Dodatkowo spuentował swoje zeznanie tym, iż sprawcy mówili po polsku i niemiecku. Może to wskazywać, szanowni państwo, no, na pewnego rodzaju inspirację przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Mówię, bo nie stawiam tutaj, szanowni państwo, żadnych jednoznacznych rozstrzygnięć. Dalej, szanowni państwo, także w 1949 roku nie ma tak naprawdę pewności. Widzimy, zeznania są sprzeczne, nie są one w jakiś sposób wiarygodne. Resortowi nie udało się zebrać jednoznacznych na ten temat informacji. Czemu nie przesłuchano zgwałconej dziewczyny? Czemu, szanowni państwo, nie przesłuchano Eudokii Pietruczuk, czyli matki zastrzelonej dziewczyny? Przecież świetnych świadków dysponujących najlepszą wiedzą. Tak się nie stało. W latach, proszę państwa, 60. albo 70. Omilianowicz, taki resortowy pisarz, napisał taką bardzo, podał do publikacji taką bardzo emocjonalną relację rzekomo Eudokii Pietruczuk. I tak naprawdę, czyli matki zastrzelonej dziewczyny. I tak naprawdę, proszę państwa, ta relacja tak jakby zrobiła taką karierę literacką i jest tak jakby powtarzana, cytowana wielokrotnie właśnie w takim stylu. I otóż, szanowni państwo, wydawałoby się, że kiedy toczy się postępowanie prokuratorskie, tak, i w informacji wieńczącej, nie powinno nas dziwić, że zeznania osób z procesu 49 roku nie są najważniejsze, bo jak mówiliśmy, sporządzający informację końcową orzekł, iż umieszcza tylko tam najważniejsze te rzeczy, najważniejsze notatki. I on, szanowni państwo, zawarł taką jako najważniejsze zeznanie, które wskazał, czy ważne dla niego kluczowe, to złożone przez Michała Rudczuka w roku 1996 przed prokuratorem rejonowym w Bielsku Podlaskim. I to, proszę państwa, brzmi w następujący sposób. Świadek Michał R. zeznał, to jest fragment informacji o ustaleniach końcowych. Świadek Michał R. zeznał, że w tym czasie przebywał w domu Eudokii Pietruczuk. Żołnierze zamknęli go wraz z wymienioną Eudokią Pietruczuk i jej starszą córką w komórce. W sąsiednim pomieszczeniu postrzelili śmiertelnie młodszą córkę Marię Pietruczuk, gdyż jak zeznał ten świadek, nie chciała im dać się zgwałcić. Wówczas to została zgwałcona inna dziewczyna, która przebywała w tym domu. Widzimy więc, szanowni państwo, że de facto Rudczuk nie jest naocznym świadkiem, tak, bo zostaje postrzelony, partyzanci otwierają to wejście, on ucieka, ale proszę państwa, no wydaje się to racjonalne, tak, nie mamy innych świadków w tym momencie, ten rzeczywiście był w tym domu. Wydawałoby się więc, że to zeznanie rzeczywiście jest najważniejsze, ale szanowni państwo, nic bardziej mylnego. Otóż 24 lutego 2004 roku
przesłuchaną, zgwałconą dziewczyną. Zeznaje ona w następujący sposób. Pamiętam, że w lutym, 2 lutego 1946 roku, w dzień do naszej wioski przyszli Polacy. Z tego dnia przypominam sobie, że ja, mama moja i moich dwóch małych braci, którzy byli w wieku 11 i 13 lat, byliśmy w domu i mama gotowała posiłek na kolację. W pewnym momencie poczuliśmy dym i wyszliśmy na podwórko. Jeszcze mama krzyknęła, o Boże, spaliliśmy dom. Jak byliśmy na dworze, to wówczas zobaczyliśmy, że w wiosce palą się inne domy i słychać było odgłosy strzelaniny. Tych podpaleń dokonywali ci żołnierze w polskich mundurach. Dowódcą tych żołnierzy był jakiś mężczyzna o pseudonimie Bury. Jak to zobaczyliśmy, to wszyscy zaczęliśmy uciekać do drugiej wioski Korzuszki. Myśmy nic ze sobą nie zabrali. Myśmy na drugi dzień wrócili, to dom nasz był spalony. We wsi na drodze leżało popalone bydło i było chyba 7 osób zabitych. W całej wiosce zostało tylko kilka ocalałych domów, a reszta była spalona. Chcę dodać, że w tym dniu, co spalono wioskę, to wcześniej została zgwałcona przez jednego bandytę. Po tym zdarzeniu przenieśliśmy się do wsi Zakrzewie. W tym dniu bandyci zabili Szeszko Dionizego, Antoniego Szeszko, Jana syna Prokopa, który nie był rodziną dla Dionizego i Antoniego Szeszko, chyba Pawła Filipczuka, jednak Janka, ale nazwiska nie pamiętam, ale o nim mówili Janek spod Kasztana. Dwóch pozostałych mężczyzn nie pamiętam. Zabici byli Polakami, ale wyznania prawosławnego. Całą akcję nie tylko w naszej wiosce, ale też w innych wioskach kierował dowódca bandy o pseudonimie Bury, ale ja go nie znałam i nie wiedziałam, jak wygląda. Nie wiem, czy on brał udział w zamordowaniu i spaleniu naszej wioski. Proszę Państwa, to zeznanie diametralnie różni się od tego, które znajduje się w informacji końcowej. Nie wspomina, wymienia, proszę Państwa, mężczyzn, zgwałcona dziewczyna, tak, ale nie wymienia żadnej kobiety. A miała być przecież świadkiem tego, że ta dziewczyna została zastrzelona i według słów Rutczuka to spowodowała, że ona już, no załóżmy, stawiała mniejszy opór, tak? Już bała się losu tej dziewczyny. Nic takiego nie mówi. Ta dziewczyna, Szanowni Państwo, jest w domu, pluton wiarusa wchodzi, zaczyna podpalać wieś, bo tak to wyglądało. Ona wybiega, Szanowni Państwo, i ucieka. Tak mówi narracja. Co znaczy wcześniej tego samego dnia wcześniej została zgwałcona. Wcześniej tego samego dnia, proszę Państwa, plutonu nie było w tej wsi. Pluton wszedł, przystąpił do akcji pacyfikacyjnej. Wyłuskał mężczyzn, których zlikwidował, ale nie ma, proszę Państwa, tutaj i to zeznanie, no zwróćmy uwagę, kompletnie obala to, co mówi Rutczuk, Szanowni Państwo. Ono nie pozwala przyjąć, że do tego gwałtu tam doszło i że może tak, Szanowni Państwo, nie pozwala przyjąć, czy ze stuprocentową stwierdzić, że to żołnierze plutonu wiarusa dokonali tego gwałtu. Nie jesteśmy w stanie, proszę Państwa, ja nie rozstrzygam tego jednoznacznie, w książce też piszę, że nie jestem w stanie rozstrzygnąć, czy do tego gwałtu doszło, proszę Państwa, czy nie. Ale jest bardzo poważny znak zapytania, który powinien w informacji końcowej się znaleźć, bo cały przyjęty przebieg wydarzeń przeczy temu dziewczyna, która stała się jego obiektem. Na koniec, Szanowni Państwo, nie wiemy tak naprawdę, bo mogło dojść do tych wydarzeń, tylko że Szanowni Państwo, być może rzeczywiście jacyś bandyci wcześniej, w ten dzień napadli na tę wieś, tak, nie wiem, kilka dni wcześniej mogli zabić Marię Pietruczuk, a te wydarzenia zostały podchwycone przez propagandę komunistyczną i później przekazane w takiej formie. Ale sama zgwałcona dziewczyna, proszę Państwa, nie wpisuje się w konwencję przyjętą najpierw przez propagandę komunistyczną, a później przez zawartą w informacji końcowej. Jeszcze, proszę Państwa, na koniec zacytujmy koniec uzasadnienia, które Państwu wcześniej podawałem. Spisała straty materialne i odnalazła na miejscu ulotkę wzywającą ludność białoruską do opuszczenia wsi w ciągu 14 dni. Proszę Państwa, ulotka tak się kończy, ale zaczyna się, Szanowni Państwa, zastrzelanie do żołnierzy polskich i oddziałów partyzanckich. Śmierć zdrajcom ojczyzny. Tego, proszę Państwa, nie znajdziemy w informacji końcowej. To jest, proszę Państwa, przyczyna. Zastrzelanie do żołnierzy polskich. I jakkolwiek, proszę Państwa, jeżeli doszło do gwałtu i doszło do zabójstwa Marii Pietruczuk z całymi tymi zastrzeżeniami, które Państwu przedstawiłem, jest to tragedia, ale jednakże
każdy najbardziej nieprzychylny kapitanowi Rice'owi zwrócił uwagę, że zawsze bezwzględnie karał osoby, które dopuszczały się takich gwałtów. Jeszcze w 1947 drużyna Wydry, czyli wywodząca się z 3. Wileńskiej Brygady, dokonała likwidacji 3 żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, którzy dopuścili się gwałtu na białoruskiej dziewczynie. To były kary, proszę Państwa, zagrożone. Dodatkowo Wiarus, dowodzący pacyfikacją, jeszcze w okresie wileńskim, mimo że to nie był oficer, został przez Szczerbca, gdzie w jego oddziale było mnóstwo oficerów, wyznaczony na dowódcę drużyny plutonu szkoleniowego. Facet trzymał żelazną dyscyplinę, stąd też Bury mianował go dowódcą pierwszego plutonu, potrafił zapanować nad żołnierzami. I wśród relacji wileńskich wiemy, jaką Wiarus trzymał dyscyplinę. To też jest, proszę Państwa, kolejny. A dokładnie, Szanowni Państwo, zwróćmy jeszcze uwagę na jedną rzecz, dziękuję, bo to jest też istotnie ważne. Pierwszym, proszę Państwa, dokumentem wytworzonym w Szpakach był spisany, datowany na 3 lutego 1946 roku spis strat materialnych. W tych stratach materialnych mieszkańcy podawali informacje na temat rzeczy materialnych, które spłonęły, oraz strat materialnych, które ponieśli. Jest data na tym protokole 3, ale on został, Szanowni Państwo, wykonany później na podstawie informacji przesłanych przez ludzi, gdyż kiedy komisja tam zajechała, no to okazało się, że jakieś oddziały kręcą się w pobliżu i ta komisja, bojąc się kontynuować czynności, wyjechała. Więc ludzie mieli spokojnie czas, żeby spisać swoje straty. Dlatego też w spisie tym są umieszczone też osoby, które później zmarły w szpitalu. Ale Szanowni Państwo, matka Marii Pietruczuk, wymieniając naprawdę bardzo dokładnie, tam 10 kop fasoli, tamtego, proszę Państwa, różnych produktów spożywczych i tak to, co spaliło się, takich stricte materialnych, nie wymienia córki. Wszystkie inne ofiary się znajdują. Również matka zgwałconej dziewczyny przy stratach, proszę Państwa, moralnych, gdzie wcześniej wymienia wszystkie inne, te rzeczowe, nie wymienia zgwałconej córki. Chociaż tam znajdują się osoby ranne czy w jakikolwiek poszkodowane w wyniku tej akcji pacyfikacyjnej. Czyli w tym dokumencie, proszę Państwa, tego nie ma. No trudno sobie wyobrazić, żeby matka nie podała. To też, proszę Państwa, są kolejne poważne zarzuty. Jeżeli, Szanowni jeszcze Państwo, chciałbym dwa słowa o końcowiźnie. Jak wygląda sprawa końcowizny? Otóż według, proszę Państwa, jednej z informacji w dniu wieńczącej, mówiąc tą informację, mówię cały czas o tej informacji wiszącej na stronie IPN-u i o tym, co ma być tak doskonałe. W dniu 2 lutego 1946 roku została również zaatakowana wieś Końcowizna. Ataku dokonał 3. pluton pod dowództwem Leszka. Świadkowie wydarzeń w Końcowiznie podają, że wówczas zamieszkiwało wieś około 60 osób wyznania prawosławnego. Tutaj tą akcją, proszę Państwa, kierował osobiście Bury. W tym dniu około godziny 18 część oddziału przeszła do wsi przez lód na rzece Narwi i zaczęła podpalać strzechy domów, stodół oraz strzelać do ludności. Mieszkańcy wsi uciekli i nikt nie zginął. Władysław Z. dodał, iż mieszkańcy Końcowidzi nie strzelali do partyzantów, gdyż nie mieli broni palnej. Proszę Państwa, to zeznanie brzmi w ten sposób. Z 21 stycznia 2004 roku. Według mnie mieszkańcy wsi Końcowizna nie strzelali do tych partyzantów, gdyż nie posiadali broni palnej. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewny. Mógł ktoś mieć z mieszkańców wsi Końcowizna broń palną. Ja nie wiem, aby ktoś strzelał do tych partyzantów. Proszę Państwa, no jak widzimy inaczej, on wyraża, że nie jest pewny, że ktoś mógł mieć broń w tej wsi. Ale proszę Państwa, ten sam człowiek w 1996 roku, przesłuchiwany na tę samą okoliczność przez funkcjonariusza Policji Komendy Powiatowej w Surażu, zeznał, banda Burego bała się wejść do wsi Końcowizny, gdyż mieszkańcy wsi posiadali broń palną, którą ostrzeliwali napastników. Dla mnie też, proszę Państwa, o wiele bardziej przekonujące niż to drugie. Z jakich względów? Według ustaleń białoruskiego historyka Sławomira Iwaniuka w połowie stycznia 1946 roku sama obrona, czyli taka bojówka komunistyczna, powstała w Końcowiźnie.
On to, badając bojówki komunistyczne, określając je samoobronami białoruskimi, podaje taką informację, że znalazła się tam, że zaistniała, zadziałała taka bojówka, uzbroiła się konkretnie w Surażu. To jest ten jeden element, proszę Państwa, który potwierdza, że ci mieszkańcy mieli broń, więc to zeznanie pana Władysława Z. w tym obszarze wydaje się dużo bardziej przekonywujące, to z 96 roku. No i druga sprawa, Szanowni Państwo, że rzeczywiście według całego przebiegu wydarzeń oddział podszedł pod wieś, podpalił zabudowania skrajne i się wycofał. Co znaczy, że możemy się domyślać, tezować, że Bury dosyć rozsądnie nie podjął decyzji o ataku na tę wieś. To, co się stało w Zaniach, tutaj nie zaistniała. Obecność tego dowódcy zapewniła raczej akcji spokojny przebieg. Dlatego też spalono część zabudowań wsi. To są ciekawe dysproporcje, że jednak najwięcej zabudowań takich gospodarskich się spłonęło, ocalało sporo domów. Oddział się wycofał. Więc Szanowni Państwo, tak w Szpakach, jak i w Zaniach, jak i w Wólce Wygonowskiej, gdzie mamy pewność, że Bury był, tam nie dochodzi do jakiejś rzezi. Tam nie strzela się, proszę Państwa, do niewinnych osób. Tam nie jest objęte zamiarem dowódcy pozbawienia tych ludzi życia. Przede wszystkim chodzi mu o to, aby wyeliminować komunistyczny aktyw, tak, czy osoby, które o to są podejrzewane, bo tutaj nigdy nie będziemy mieli, Szanowni, pewności, czy te osoby, które były o to oskarżone, były winne, to tego nie rozstrzygniemy, ale to był motyw sprawczy przecież Burego, no i ukaralnie, i chciał ukarać materialnie, Szanowni Państwo, wieś. No, nam się to, proszę Państwa, może zdawać szokujące, ale takich wypadków było na Białostoczyźnie wówczas, proszę Państwa, to nie my to zaczęliśmy, tak? Sowieci, proszę Państwa, oddział Ignacego Babińskiego latem 45 roku odebrał Sowietom grupę krów, takich gonionych tam gdzieś z Niemiec. Tam nikt nie zginął, zostali ci ludzie tylko rozbrojeni. W odwecie Sowieci zbombardowali tę wieś, przyjechała grupa operacji, cała wieś spłonęła, inwentarz wybity, ludzi aresztowano 5 osób, zastrzelono 2. Także, Szanowni Państwo, takie rzeczy się działy i tak ta wojna wyglądała. My i tak tutaj, proszę Państwa, te działania, mimo że zakończyły się tragicznie, zwłaszcza w Zaniach, których nie możemy bronić, w Zaleszanach, gdzie nie było zamiarem, ale to była wojna i takie były czasy i my musimy dzisiaj to przede wszystkim zrozumieć i postawić się w sytuacji tych ludzi. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że akcja pacyfikacyjna na pewno nie jest chlubną kartą w dziejach ani oddziału, ani samego Burego. Nie jest to nic przyjemnego. Szanowni Państwo, no mamy w jego życiorysie znacznie, znacznie piękniejsze karty, no ale chcieliśmy, żeby dzisiaj się właśnie skupić, żeby Państwo też tu przedstawić to najtrudniejsze. Rzecz. Dziękuję. Ja dam tylko, że już przychylając się do głosów Państwa z sali, przynajmniej jedno głos oddam zaraz głos Państwa. Państwo będziecie mogli zadawać pytania autorowi, czcigodnym tutaj panom przy stole. Dodam tylko jedną rzecz. Proszę Państwa, musimy rozumieć kontekst. Partyzantka nie ma więzienia. Jeżeli po jednej stronie mamy kolaborantów, czy to niemieckich, czy to sowieckich, a do takiej kategorii należy zaliczyć członków komunistycznej partii na Białostoczyźnie, bez względu na ich wyznanie i narodowość, czy w ogóle może byli bezwyznaniowi, no to cóż ma ta partyzantka zrobić? Może tylko ukarać materialnie. To jest jedyna kara wobec takiej skomunizowanej wioski. Warto też przypomnieć sobie w pewnym kontekście, gdy rozmawiamy bez prezentyzmu o tych sprawach drugowojennych, co się działo na Zamojszczyźnie na przykład wcześniej. Mówię, jakie akcje wykonywały bataliony chłopskie czy ZWZAK. Proszę Państwa, oddaję Państwu głos. Mam tylko jedyną prośbę, bardzo gorącą. Proszę o nie wygłaszanie oświadczeń, komunikatów, tylko zadawanie pytań. Mam nadzieję, że 20 sekund do 30 sekund na zadanie pytania powinno wystarczyć. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Ja się postaram zmieścić w tych ramach czasowych. Pytanie pierwsze. Całkowicie przemilczana jest sytuacja, kiedy od 1945 roku prawosławna i białoruska mniejszość narodowa wysyła petycję do Rady Najwyższej
Związku Radzieckiego i do samego Stalina o włączenie powiatu Bielsk-Podlaski do Związku Radzieckiego, znaczy do Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Akcję tę koordynowali prawosławni popi. Mam pytanie, czy między tą akcją, która jest zamilczana całkowicie, szczególnie przez IPN w Białymstoku, istnieje koincydencja z tymi akcjami, które później... Nie, nie istnieje, bo akcja Wincukiewicza jest późniejsza. I pytanie drugie. Czy, i tu już czysto prawne, czy były wykonywane sekcje zwłok osób spalonych, zastrzelonych i tak dalej, i tak dalej. Czy po prostu są to jakieś swobodne uznania śledczych? Dziękuję. Znaczy dokonano tylko sekcji, to znaczy oględzin szczątków, tak nie wiem, czy to można nazwać sekcją zwłok, furmanów. Przy tym, jeżeli zaś chodzi o to, znaczy tak, no przy podejmowaniu, ale biegły jednak szczątki wówczas zastrzelonych furmanów badał, no i właśnie na podstawie jego orzeczeń można wyeliminować chociażby ten absurdalny, bo długo się utrzymujący w różnego rodzaju no, propagandowych tekstach, że zostali oni jakimiś tam siekierami, tak, zamordowali konicami odwodu, tak dalej. Tak dalej, no według biegłego sądowego zostali ci ludzie, nie ma powodów, by sądzić, że było inaczej niż to, że zostali zastrzeleni, a druga sprawa, jeżeli chodzi o osoby, które zginęły we wsiach, tak, czy zginęły od kul, czy nie, tutaj nie były podejmowane tego typu działania. To znaczy nie były wykonane było... Tak, nie były wykonywane. Znaczy ja nie wiem, wie pan, ja nie jestem tutaj prokuratorem. Nie, moja wiedza nie obejmuje tego, czy miał taki obowiązek. Następne pytanie. Dzień dobry. Mam dwa pytania. Pierwsze, jakie przepraszam jest... bardzo, techniczne. Proszę przy zadawaniu pytań mówić do kogo, do kogo z nas, czy do autora, czy do pana doktora, czy pana mecenasa tylko, dobrze? To nam po prostu ułatwi sprawę i będzie można też umożliwić to większej ilości osób zadanie pytania. Nie wiem, w każdym razie do kogoś z IPN-u, to może do pana prowadzącego. Jakie jest nazwisko prokuratora, który prowadził ten proces IPN-owski, czy będzie on pociągnięty do odpowiedzialności prawnej, czy był pociągnięty do tej pory i czy będzie ukarany za pozbawienie czci polskiego żołnierza i jego rodziny i za sfałszowanie w wyniku tego, co słyszałam, ekspertyzy IPN-owskiej. Pierwsze, drugie pytanie. Nie słyszałam w ogóle, nie wiem czy do autora, czy w pana pracy jest umieszczona, przepraszam, już wyłączyłam, do tej pory żadnej informacji nie usłyszałam od nikogo, że był w 1995 roku proces Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego, który przyjrzał się działalności kapitana Rajsa oraz jeszcze raz zweryfikował ciążące na nim ciężkie oskarżenia. Wyrokiem tego sądu z dnia 15 września 1995 unieważnił wyroki śmierci wydane na dowódców III Wileńskiej Brygady NSZ. Sąd stwierdził, że fundamentalnym celem, który postawił sobie kapitan Rajs i jego zastępca Rekin, było wyzwolenie Polski spod dominacji sowieckiej, a nie ludobójstwo ludności białoruskiej i prawosławnej. Grzegorz, chcesz mówić? Proszę pani, tak, proszę pani, no, nie zamierzamy tu prowadzić jakichś personalnych potyczek. Komunikat ten o zakończeniu, o umorzeniu śledztwa wisi cały czas na stronie IPN-u. Każdy, kogo to interesuje, może odpalić sobie stronę, przeczytać i dowiedzieć i tego się dowiedzieć. Oczywiście o żadnym pociąganiu do odpowiedzialności, jak sądzę, raczej mowy być nie może. Trwa dyskusja, są badacze, którzy mają inne zdanie. Ten pogląd został wyartykułowany i w książce autora, pana Michała Ostapiuka i w publikacjach autorów monografii Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, mówię o Mariuszu Bechcie i Wojciechu Muszyńskim i w artykułach, które napisał mecenas Wąsowski razem ze mną. Także
To jest odmienne zdanie, odmienna ocena, ale oczywiście byłoby tutaj mówienie o jakiejś odpowiedzialności prawnej, no raczej byłoby nieporozumieniem. To myślę, że to chyba tyle, co można powiedzieć. I przecież w tym komunikacie o aktualnym stanie badań jest wyraźnie mowa o tym wyroku z 95 roku Sądu Wojskowego. Także jak najbardziej była o tym mowa i dzisiaj też to było chyba gdzieś przywoływane. Znaczy, jeszcze, szanowni państwo, podkreślmy jedno. My tu dyskutowaliśmy z informacją, która znajduje się na stronie Instytutu Pamięci Narodowej. Ona nie jest, ta informacja, podpisana. Stąd my tutaj nie podajemy żadnych personaliów. Mówimy o osobie, która tę informację sporządziła. Ona personalnie nie jest podpisana. My do nikogo personalnie zarzutów nie adresowaliśmy. Jedynie do rzeczy, które znajdują się w tej informacji. To, proszę państwa, to są dwa różne porządki. To postanowienie z 95 roku zostało wydane przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na wniosek rodziny kapitana Romualda Rajsa i to jest postanowienie wydane na podstawie ustawy z 91 roku z lutego o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległościowego bytu państwa polskiego. I sąd stwierdził nieważność wyroku zarówno wydanego przeciwko Rekinowi, jak i przeciwko Buremu. Naszym zdaniem, jak tu siedzimy wszystkich, to jest postanowienie słuszne, trafne i zgodnie z odpowiednim artykułem przywołanej ustawy, to jest dokładnie artykuł 2, punkt 1, to zacytuję, że stwierdzenie nieważności orzeczenia uznaje się za równoznaczne z uniewinnieniem, tak? Czyli to postanowienie z 95 roku zniosło moc prawną tego wyroku skazującego Burego i Rekina i w świetle prawa obaj ci oficerowie są osobami niewinnymi. Tak? I my w żadnym wypadku nie polemizujemy z ustaleniami sądu z 95 roku. Natomiast ponieważ książka pana Michała, a przy okazji tekst doktora Krajewskiego i mój, no, ponieważ został wymieniony w tej informacji, która się pojawiła w marcu tego roku na stronach IPN-u, tak, no, on został bardzo mocno w mediach, czy te nasze teksty zostały bardzo mocno w mediach zaatakowane jako teksty, które podważają no, ustalenia poczynione w tym śledztwie IPN-u, to proszę nie mieszać tych dwóch spraw, tego rozstrzygnięcia sądowego z 91 roku i tego postanowienia prowadzonego, przepraszam, i tego postępowania prowadzonego od 95 roku w sumie do 2005 roku z pewnym okresem zawieszenia tego postępowania. My polemizujemy i uznaliśmy, że dzisiaj to spotkanie powinno być temu poświęcone, no bo książkę sobie państwo możecie przeczytać i tam wszystko jest u pana Michała bardzo ładnie opisane, ale chcieliśmy państwu pokazać właśnie, dlaczego te nasze ustalenia, nasze oceny tych faktów no są aż tak rozbieżne z tym, co pion prokuratorski IPN-u od 14 lat uznaje za właściwe. Tak? I jeszcze raz powtórzę, ta informacja o ustaleniach końcowych, do której się dzisiaj tak często odnosiliśmy, wisi na stronie Instytutu Pamięci Narodowej od 14 lat i co najmniej dziesiątki tysięcy ludzi, a pewnie setki, na jej podstawie, setki tysięcy, na jej podstawie od lat wyrabiają sobie pogląd na to, co się działo właśnie na tych wsiach białoruskich na przełomie stycznia i lutego 1946 roku i przeczytają, że no właśnie w Zaleszanach strzelano do kobiet i dzieci i tak dalej, i tak dalej. I konkluzja tych ustaleń jest taka, że no, oddział Burego dopuścił się czynów wyczerpujących znamiona ludobójstwa, a Bury jest sprawcą kierowniczym w zakresie tego czynu. No, my się z tą oceną nie zgadzamy i powtarzam, no, ponieważ no, uznaliśmy, że to spotkanie jest dobrym momentem, żeby przedstawić państwu argumentację, dlaczego się nie zgadzamy, no to ono do tej pory ma taki właśnie przebieg. A oczywiście uznajemy, jest to prawomocne orzeczenie
niezawisłego sądu, jedyne orzeczenie niezawisłego sądu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie, konkretnie w sprawie Burego i Rekina. To jest to postanowienie o stwierdzeniu nieważności wyroku. Jest też, mówiąc, żebyśmy byli do końca precyzyjni, jest też orzeczenie Sądu Okręgowego w Białymstoku, bo to postanowienie, to postępowanie IPN-owskie zakończyło się umorzeniem. Tak? Prokurator w 2005 roku umorzył to postępowanie. I to postępowanie, przepraszam, to postanowienie zostało zaskarżone, tak? I Sąd Okręgowy w Białymstoku zażalenia tych osób skarżących oddalił, uznając, że to umorzenie postępowania jest uzasadnione. Tyle, że to postępowanie było prowadzone w sprawie, nie przeciwko komukolwiek, tylko w sprawie, tak? I to, co było objęte kontrolą sądową, to była prawidłowość umorzenia postępowania w sprawie, no, gdzie głównym powodem umorzenia było to, że nie ustalono sprawców tych czynów, które prokuratura IPN-u uznała za czyny ludobójcze. Oczywiście z wyjątkiem Burego i Rekina, no ale tutaj te osoby zostały już objęte wcześniej wyrokiem, później była stwierdzona nieważność, więc wobec nich rzecz jasna, a poza tym no, ci ludzie nie żyją, tak? Więc tu nie było mowy o tym, żeby komukolwiek stawiać jakieś zarzuty. I tak wygląda otoczenie prawne tej sytuacji, tylko my tutaj no, nie prowadzimy dyskusji z orzeczeniem tego, czy tego, mówię, sądu z 95 roku, tylko zachęcamy Państwa do przynajmniej zapoznania się z naszą argumentacją, która prowadzi do wniosku, że te ustalenia końcowe śledztwa IPN-u, powtórzę, które stwierdzają, że doszło do zbrodni ludobójstwa, że oddział Burego, czy żołnierze, którzy tam tych czynów się dopuścili, popełnili zbrodnię ludobójstwa, no są nietrafione i tyle. I dajmy szansę jeszcze innym osobom. Dziękuję. Ja króciutko, Robert Fus, znaczy krótkie. Ja wiem, że to się wpisuje, oskarżanie Burego, to jest ta narracja też polityczna. Panowie też chyba przyznają mi rację, tak samo jak Ognia, że mordował Żydów, a on zlikwidował grupę Łazika, wysłaną najprawdopodobniej przez UB, która mordowała Żydów na Podhalu. A tutaj chodziło o to, że tutaj był teren specyficzny na Białostoczyźnie, było dużo Białorusinów, komunistów, a przecież on walczył, agentów NKWD, bo Czeki wtedy już nie było. Jak to się wpisuje w grę sił politycznych mniejszością białoruską w Polsce w oskarżanie Burego, powiedzmy, żeby to wpisać właśnie w jakieś takie działanie antymniejszościowe, neoendeckie, a wiadomo, mniejszość białoruska w Polsce jest antyłukaszenkowska w większości, to jest też specyfika. No to jest, jak to się ma do tej pewnej ideologii tej Unii Wolnościowej, Platformowej, oskarżaniu polskich bohaterów, że byli faszystami, którego faszyzmu w Polsce nie było i, to się, i ta narracja antysemicka, oskarżanie o antysemityzm, filosemicka Ognia, czy o działania antybiałoruskie Burego, to jest właśnie no to element... Sam pan sobie udzielił odpowiedzi, no to my już nie musimy tego robić i nie będziemy. No dobrze, ale jest próg autonomii pokaże. Nie będę się już przedstawiał, zostałem wywołany z nazwiska ad personam. Przede wszystkim chciałem zacząć od przeprosin na stojąco, ponieważ no, zachowałem się niegrzecznie. Bardzo przepraszam panów prowadzących, również państwa. W moim mniemaniu działałem troszeczkę w stanie wyższej konieczności, bo po 45-minutowym wykładzie jednej wsi zapowiadało się, że nie usłyszymy jednak dzisiaj autora książki, a na tym bardzo mi zależało. No bardzo się cieszę z tego, więc... Jakiś sukces być może trochę drobny odniosłem. Tak jest. Więc, ale proszę nie traktować tego w żaden sposób osobiście. Wszystkich panów i państwa darzę ogromnym szacunkiem i za swoje wystąpienie przepraszam. A ponieważ no, mam pytania na kartce i chciałbym jeden przynajmniej cytat lub dwa odczytać, ja pozwolę sobie jednak usiąść, będzie mi trochę wygodniej. Mam prośbę. A można te pytania połączyć w jeden blok? No, oczywiście. Dzięki. Jakby ze względu na godzinę już tylko króciutko i tylko niektóre rzeczy. Jest rzeczą oczywistą i bardzo potrzebną to, co panowie zrobili. Jasne jest, że ten dokument prokuratury jest no, absolutnie naciągnięty i on jakby tutaj no, nie spełnia pewnych kryteriów naukowości i nie będziemy się nim, że tak powiem, posługiwać. To jest jasne, że taka polemika się odbyła. Natomiast no,
widzę pewne słabości jakby w tej książce, tak, jakby, bo rozmawiamy merytorycznie, tak. Pierwsza rzecz, o której chciałem wspomnieć, no to troszeczkę jestem, czuję się nieprzekonany co do tej wersji. Zostawmy już tylko ten jeden element dotyczący, o, bardzo poważny, nie wiem, czy nie najpoważniejszy w tej debacie, to jest kwestia tych furmanów. Troszkę nie chce mi się wierzyć, że ci furmani byli kilka dni z oddziałem, który pozorował, tak, oddział komunistyczny. Nikt się w żaden sposób nie zorientował, nie wysypał. W czasie tych kilku dni oni się, zdaje się, raz chyba chowali przed samolotem, tak? Raczej partyzantka samolotów nie ma, jeśli pamiętam. Była sprawa walki o Hajnówkę. Oczywiście, jeżeli się w czymś mylę, to proszę mnie prostować. To nie są moje jakby obszary badawcze, przeczytałem książkę, jakby, no mam takie warsztatowe pewne zastrzeżenia. Zdaje się, że pierwszego czy drugiego dnia była walka o Hajnówkę z Sowietami, czyli ten cały pozorowanie, że tak powiem, już jest po raz kolejny podważone, a w kolejnych dniach, zdaje się, dochodziło do palenia białoruskich wsi, więc to też jakby się wszystko nie klei. I jako pewną wątpliwość, znaczy na potwierdzenie swoich wątpliwości, chciałem przeczytać taki cytat z książki. To jest zeznanie Teodora Roszczenki. Bandyci w drodze nalegali na mnie, by wydać im partyjne osoby zamieszkałe we wsi Łozice. Na ich żądanie nikogo ze Łozic nie wydałem, pomimo że wiedziałem, że kilka osób jest członkami PPR-u i tak dalej, i tak dalej. No to zeznanie jest jednym z takich dokumentów, który moje wątpliwości tutaj mocno wzmacnia, że jednak przynajmniej niektórzy, a jak przynajmniej niektórzy, to ci Białorusi nie mogli się orientować dokładnie, z kim mają do czynienia. No i to, tu widzę pewien słaby punkt. Drugi słaby punkt z trzech, o których jakby przy tej sprawie furmanów chciałem zapytać, to jest kwestia wywołanej relacji, którą zresztą zrelacjonował dokładnie pan doktor Krajewski. Proszę tego również nie traktować osobiście. Znam pana doktora Krajewskiego od ponad chyba 20 lat. Jest jednym z największych autorytetów w sprawach podziemia i jakby nie jest to kwestionowanie jego dorobku naukowego ani jego opinii. Ale no, ta relacja budzi we mnie wątpliwości, bo powołał się na nią autor jako wręcz rozstrzygającą i dzisiaj również pan doktor Krajewski o niej wspomniał. A to jest relacja, którą chyba panowie obaj recenzenci, tak, przytoczyli w swoim artykule w Glaukopisie, bez żadnego przypisu naukowego. I taka historia, no jeden pan opowiedział drugiemu panu, że ten trzeci pan coś tam kiedyś słyszał. No z punktu widzenia, że tak powiem, warsztatu naukowego, ta relacja jest mało wiarygodna. Tak bym powiedział, przynajmniej bardzo dyskusyjna. Nie będę opowiadał, pan doktor Krajewski dokładnie się zrelacjonował. No i jaką mamy, to budzi wątpliwości, tak, że wywoływane źródła 50-60 lat po wojnie stają się jednym z najważniejszych jakby odpowiedzi na pytanie, dlaczego rozstrzelano furmanów. Ta odpowiedź jest dla mnie nieprzekonywująca. Jest trzeci tutaj element tej sprawy, który będzie panom bardzo ciężko bronić. Ta relacja jest wywołana przez obydwu recenzentów. I co się dzieje dalej? Zamieszcza ją w książce autor, a panowie obaj jesteście recenzentami tej książki, czyli recenzujecie sposób pracy, nie jest pan doktor Krajewski recenzentem, przepraszam, tak, Piotrek jest. Mecenas, Grzegorz Wąsowski. Tak, czyli a Piotr Niwiński drugi. Tak jest, przepraszam bardzo. No więc dzieje się coś takiego, że jest relacja wywołana przez panów, nie jest do końca wiarygodna. Autor ją jako ważną traktuje w książce, a panowie recenzujecie tą książkę. No tak, tak nie powinno być chyba, tak mi się wydaje. I jakby rekapitulując to i jakby już pytanie konkretne do autora, bo on to napisał w zakończeniu, no i chciałbym tą odpowiedź usłyszeć, bo tak trochę wprost bardziej. Przytacza pan wyrok sądu. Wymienieni jednak uważali, że naczelnym zadaniem, które winno realizować w ramach udziału NSW, jest wyzwolenie kraju i tak dalej. W ich przekonaniu, mowa oczywiście o Burym, prawda, i jego ludziach, więc dobra, które poświęcili, przedstawiały mniejszą wartość od dobra ratowanego, to jest niepodległości i niezależności kraju. Czyli no, ja rozumiem, że ten wyrok panowie respektujecie, szanujecie od strony formalno-prawnej i jakby się z nim zgadzacie. Ale tam pada taka formuła w ich przekonaniu. I moje pytanie do autora brzmi o jego przekonania. Czy uważa, że w ramach tej niepodległości, walki o niepodległość, te dobra
które zostały poświęcone, czy warto je było poświęcać, czy było uzasadnione rozstrzeliwanie tych chłopów, które moim zdaniem, no ja jestem, podchodzę krytycznie i te argumenty nie przekonują mnie zawarte w książce. Czy warto było popalić te białoruskie wsie na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej jednak? Czy to jednak może trzeba było zrobić inaczej? Czy jednak te ofiary nie były trochę, no tak jednak jak ci chłopi, że zaplątali się trochę przypadkowo? Pytanie też natury technicznej, bo zostały dwie osoby tu wywołane do odpowiedzi, czyli autor książki Michał Stapiuk i doktor Krajewski. To ja proponuję, żeby odpowiedział oczywiście autor, a jeżeli będą jakieś jeszcze dodatkowe tutaj kwestie. Przepraszam, jest jeszcze słusznie. No i pan mecenas oczywiście jako recenzent. Więc mam nadzieję, że proponuję tak, żeby zaczął odpowiedź na te pytania, jest i faktycznie trzy, właśnie cztery, autor książki, a potem uzupełnili to tutaj panowie, pan doktor i pan mecenas, recenzent więc pracy pana Michała. Dobrze, odpowiem na po kolei, a więc ani walka w Hajnówce, Furmanie zostają przed Hajnówką, oddział idzie, tam jest jakaś strzelanina. No, panie doktorze, no nie jest, oni nie wiedzą, co się dzieje, to jest raz. Druga sprawa, ten odwrót jest w porządku, tak? Bo to gdzieś tam się próbowało, że oni musieli się na pewno zorientować, bo tam było masa rannych, takich rzeczy nie było. Oddział w porządku, przecież wycofuje się, wchodzi do wsi, tu cały czas pozoruje. Kiedy wychodzi, proszę państwa, ze wsi, czyli z Zaleszan, Furmani też odjeżdżają. Ja w tym obszarze przywoływałem Teodora Roszczenkę, który mówił, że wyjechali ze wsi, żeby pokazać, że w momencie Burego nie było. Ale sam Teodor Roszczenko zeznawał na zapotrzebowanie partyjne. To jest przedwojenny KPZ, członek Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi. Później Szpicel, który zresztą Błażukiewicz prowadzący śledztwo, wzywający go, tam informuje, ja to w przypisie dawałem, informuje, że nie spowoduje to jego dekonspirację. Przywoływałem w tym obszarze, ale żeby nikt mi właśnie nie zarzucił tego, że sobie coś tam wybrałem, przytoczyłem całą tą relację, ale w tym obszarze ona jest cenna. Nie wydaje mi się, żeby po spaleniu Zaleszan oni się zorientowali, bo tak jak szanowni państwo, podawałem państwu przykład wsi Króle, tam pan doktor, pan mecenas w swoim artykule przywołali mnóstwo takich wsi. To, że grupa operacyjna sowiecka idzie i coś podpala, nikogo nie dziwi, tak? Tak, bodajże w Andrzejowie czy gdzieś grupa tych Sowietów takich starszych goniła krowy i przechodząc spaliła 3 czy 4 zabudowania w 1945 roku. Więc to o niczym nie świadczy. Pamiętajmy i jeszcze jedna rzecz, szanowni państwo, czy na pewno Bury byłby takim, no przepraszam, powiem kolokwialnie, idiotą, który, no możemy go, proszę państwa, nie szanować, nie cenić, ale był skutecznym dowódcą, tak? Nie nieomylnym, ale bardzo skutecznym. I nie chce mi się wierzyć, że do samego końca utrzymywał tę maskaradę przed Furmanami, jeżeli oni by się w jakiś tam sposób domyślili. Jeżeli chodzi o notatkę i tą relację, jest anonimowa notatka, z którą się powoływałem, ale to zaraz oddam, ale jest, szanowni państwo, ja też tam cytuję, relacja Antoniego Michalczuka, pseudonim Szpak, żołnierza Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, który złożył tę relację przed prokuratorem. Mało tego, mamy też jego relacje zebrane przez Jerzego Kułaka w 90-tych latach i one w wielu obszarach są bardzo zasadne. Mając Antoniego Michalczuka Szpaka, zeznającego przed prokuratorem, mogącego potwierdzić wiarygodność w wielu obszarach jego relacji, uznałem, że relacja zacytowana przez jednego z najlepszych specjalistów od podziemia niepodległościowego uprawnia mnie do tego, żeby to podać. Podałem 2 źródła, nie jedną anonimową notatkę z rozmowy. Panie doktorze, no pan nie żyje na Księżycu, tylko w Polsce czasów współczesnych. Co prawda te czasy współczesne w Warszawie wyglądają trochę inaczej niż w dawnym powiecie Bielsk-Podlaski, ale tam naprawdę wygląda to inaczej. Czy pan sądzi, że my bylibyśmy zdolni do tego, żeby wskazać nazwisko, no ten człowiek już nie żyje w tej chwili, ale jego rodziny i gdzie ona mieszka, podobnie jak tych sympatycznych rolników z siatki terenowej NZW, którzy wyreklamowali prawosławnego z grupy Formanów. Nie, my czegoś takiego nie zrobimy, bo wiemy, na co będą narażone rodziny tych ludzi. Po prostu takich rzeczy się nie robi. Pan może nam wierzyć albo nie,
To były rozmowy prowadzone w dużej grupie osób, do której nasi rozmówcy mieli zaufanie. Nie byliśmy jedynymi, panie mecenasie, nie mylę się przecież, tak? Przecież była to duża grupa ludzi, do których nasi rozmówcy mieli zaufanie i te wypowiedzi dali. Natomiast ja na pewno nie umieszczę w tej chwili, w dzisiejszych czasach nazwisk tych ludzi, które by pozwoliły na identyfikować ich rodziny i co by ich naraziło na nieprzewidywalne przykrości w realiach tamtej części ziem polskich. I tyle. Jeśli można, bo recenzentem książki byłem ja. No, panie doktorze, ta relacja... Coś by się spalić mogło. No, odebraliśmy ją kilkanaście lat temu i po raz pierwszy zaprezentowaliśmy ją w tekście, w glaukopisie bodaj numer 33, który ukazał się w 2000, nie chcę teraz przekłamać, no 16 roku bodaj, tak? Czyli trzy lata temu. Nie uznałem, że to jest przeszkoda, żeby przyjąć zlecenie z recenzowania książki, w której autor tę relację przywołał. Wie pan, co do tych furmanów, to oczywiście te wątpliwości, które pan podniósł, to moim zdaniem są słuszne i one nam też towarzyszyły. To nie jest tak, że przyjęliśmy to zupełnie bezkrytycznie. Wie pan, w sprawie Zaleszan, to proszę zwrócić uwagę, że tam ten cały konflikt powstał na tle tego, że wieś się zbuntowała, żeby wystawić podwody, czyli ci furmani byli jakby ci, którzy towarzyszyli oddziałowi już od Łosis, teoretycznie byli zainteresowani tym, żeby z Zaleszan wrócić do domu, tak, a nie jechać dalej z oddziałem. I z wielu zeznań mieszkańców Zaleszan wynika, że zanim doszło do palenia wsi, czyli w momencie, kiedy ludzie zostali zgromadzeni w tej chałupie Sacharczuków, to tabor został wyprowadzony poza wieś, że został we wsi już tylko pluton bitnego, który realizował zadanie spalenia wsi. Zatem powiedzenie tym furmanom, że wieś została spalona za to, że odmówiła wydania podwód, nie powodowało, że oni nagle uznali tych wojskowych za partyzantów. I tutaj wydaje się, że warto wspomnieć zeznanie odebrane w czasie tego postępowania prokuratorskiego IPN-u. To jest zeznanie Włodzimierza K. z miejscowości Jagodniki. On został razem z tymi kilkunastoma innymi puszczony przez oddział Burego w Krasnej Wsi późnym wieczorem 29 stycznia 1946 roku. Wie pan, i z tego zeznania wynika, ja go nie mam przed sobą, nie jestem w stanie go zacytować, ale z tego zeznania wynika, wie pan, że ci furmani byli traktowani absolutnie poprawnie przez żołnierzy, że tam z jednym z tych żołnierzy nawet tam jedli posiłek i że później dowódca tego oddziału właśnie to prawdopodobnie Sambury, bo ten świadek zeznaje właśnie, że oficer, że tym osobom, którzy zostali wymienieni na mieszkańców Krasnej Wsi jako furmani, nakazał, żeby czekali we wsi na samochody z wojskiem, tak, że przyjedzie po nich wojsko, tak, i oni nie czekając na te samochody z tej Krasnej Wsi się oddalili, czyli wydaje się, że cały czas Bury prezentuje się jako właśnie dowódca oddziału wojska komunistycznego, a jako wytrawny, dobry partyzant, nie zakładamy, żeby tę maskaradę stosował, sądząc, że jakby to jest już tylko dla niego i jego ludzi. Po prostu ci furmani prawdopodobnie jednak cały czas sądzili, że mają do czynienia z wojskiem komunistycznym, co oczywiście nie oznacza, że któryś z nich mógł się zorientować w tej maskaradzie. My tego nie przesądzimy. Natomiast, wie pan, tak jak w zakresie tego, co zdecydowało o tym, że zginęli pod Puchałami ci, a nie inni, to raczej tezujemy, czy raczej twierdzimy, że jesteśmy w stanie wykazać z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, że było tam 40 furmanów, z czego 10 zostało puszczonych, a spośród tych 10, wie pan, góra dwóch to byli Polacy, tych 8 pozostałych to byli Białorusini. Tak? Więc z tego powodu odrzucamy tezę, że tam doszło do selekcji wedle kryterium narodowościowego czy wyznaniowego. Natomiast
co bezpośrednio było przyczyną podjęcia decyzji o zastrzeleniu tych 30, to już pozostanie moim zdaniem na zawsze w sferze spekulacji. Tak samo jak nie jesteśmy w stanie i chyba nikt rozsądny nie podejmie się udzielenia odpowiedzi na pytanie przy tym stanie wiedzy, a wydaje się, że już się dalej nie posuniemy z uwagi na brak źródeł, no, czy ta wina była na tyle duża, że uzasadniała tę decyzję, jaką Bury podjął. No, jako dowódca oddziału partyzanckiego tak zdecydował i no, zakładamy, że to nie była przyczyna bagatelna, przeciwnie, że była to przyczyna ważna. Tutaj pan Michał w swojej pracy pokazał już okres późniejszy, poamnestyjny, kiedy, no, mówiąc kolokwialnie, niedobitki oddziału Burego z 3 Brygady działają jako oddział pogotowia akcji specjalnej powiatu Bielsk-Podlaski, to jest oddział Tadeusza Bogatki-Plona i wie pan, i tam on pozostawił po sobie takie krótkie notatki pokazujące powody rozstrzałów kilku osób. To jest chyba z początku 49 roku. Tak jest. To panie Michale, może pan to przywoła, no, pan to znaczy, pamięta. Plon w meldunkach, które znaleziono, kiedy zginął bodajże w lutym 49 roku, on podaje pewnego rodzaju, opisuje sytuacje, które pokazują, w jaki sposób wydobywano informacje od osób. A więc regularnie podawali się na przykład za oddział reżimowego wojska i zachęcali do podjęcia z nimi współpracy. Tak samo wyłuskiwano aktywistów. Dokonywano takiego swoistego rodzaju prowokacji, pozorując albo Urząd Bezpieczeństwa, albo KBW, aby wydobyć konkretne informacje. Jeżeli nie miano jakiejś pewności, to na przykład proszono, żeby ktoś coś podpisał. I w ten sposób Plon dokonał kilka takich likwidacji. On miał w grupie sporą liczbę żołnierzy, którzy się przewinęli przez trzecią brygadę. Stąd też być może właśnie taki mechanizm zastosowano na Furmanach. Ja dodam jeszcze, że to nie tylko my tak utrzymujemy przy tym, bo Jerzy Kułak, autor monografii 3 Wileńskiej Brygady NZW, w wielu obszarach bardzo nieprzychylny kapitanowi Rajsowi, ale no on też na przykład uznał, że tutaj nie ma podstaw, by sądzić, że ci ludzie zorientowali się, z kim mają do czynienia. Proszę państwa, musimy kończyć. Jeszcze jedno pytanie, proszę bardzo, i pozwólcie państwo, że ja jeszcze jedną rzecz dokładnie na koniec doprecyzuję i spuentuję dosłownie w 2 minuty. Ja mam pytanie do autora książki. Chciałem zapytać, co panu przyświecało tak naprawdę, jak pan wpadł na ten pomysł, czy nie wiem, jak pan postanowił napisać tę książkę. Oczywiście oprócz, tak jak wszyscy sądzimy, jakiejś chęci poszukiwania prawdy. Gdzieś w podtekście tego pytania też no jest oczywiście coś takiego, czy spodziewa się pan, że kiedykolwiek to śledztwo zostanie wznowione, no bo jakby patrząc na głosy jakby tych, którzy bronią tego już jakby zaklepanego wyroku IPN w sprawie Burego i tych głosów jakby no naukowców o jakimś tam, że tak powiem, no nie wiem, no już utytułowanych jakby naukowców, no to być może by się pan zdziwił, że z tej strony jakby no wyszedł taki atak, że po prostu wszyscy tutaj panowie, jak siedzicie teraz za stołem, jesteście uważani za osoby, które chcą po prostu namieszać i okłamać społeczeństwo, jakby no nie wiem, podając nam coś, co nie jest prawdą, no bo prawdą jest oczywiście to, co już zostało stwierdzone w tamtym śledztwie. Dajmy odpowiedzieć autorowi. Szanowni państwo, tak króciutko, no, mi przyświecał, tak jak każdemu historykowi, czy chęć rekonstrukcji przeszłości i na ile umiałem nadzieję. Oczywiście jestem świadom pewnych niedoskonałości, jakie się w tej książce znalazły. Tutaj przy okazji muszę podziękować właśnie recenzentom, panu profesorowi Niwińskiemu i mecenasowi Wąsowskiemu, bo naprawdę wiele rzeczy mi wskazali i zawdzięczam im bardzo dużo. Jakieś poprawki pewnie trzeba jeszcze wnieść.
chciałem zrekonstruować, chciałem opowiedzieć tę historię tak, jak ona wyglądała, po to, żeby tym ludziom, którzy oddali życie za ojczyznę, oddać chociaż prawdę. Ja, szanowni państwo, nie tutaj odpowiadając może na to drugie pytanie doktora Gontarczyka, bo poniekąd trochę uciekliśmy od niego. Znaczy, ja powiem tak, ja zacytowałem wyrok sądu, aby pokazać, jaki jest stan prawny dzisiaj, czyli że według prawa ci ludzie są niewinni. Ja, szanowni państwo, badając podziemie niepodległościowe, no już kilka lat, czytając dokumentów, szanowni państwo, każdego dnia dziękuję Bogu, patrząc na moją między innymi 9-letnią córkę, że nie muszę żyć w tych czasach. I kiedy czytam, to naprawdę, szanowni państwo, jakie ci wybory ludzie musieli dokonywać. Młody chłopak przychodzący, likwidujący jakąś dziewczynę, proszę państwa, bo ta jest konfidentem i tak dalej. Cierpienia tych ludzi, proszę państwa. Dla mnie to też jest ogromne cierpienie, że taka rodzina niczy po roku, proszę państwa, zginęła, tak? No została prawie cała. Chcę zrekonstruować, pokazać tę przeszłość, ale dostrzegam, proszę państwa, tragedię tych ludzi, zarówno tych, którzy stali po jednej stronie barykady, jak i drugiej. Chociaż trzeba pamiętać, proszę państwa, kto i o co walczył w tej wojnie, kto komu służył. I powiem, szanowni państwo, no módlmy się, żeby takie czasy, w jakich przyszło żyć kapitanowi Rajsowi, nigdy do nas ponownie nie zawitały. Trochę w kontekście, znaczy trochę w kwestii uzupełnienia tego, co powiedział mój przedmówca i odpowiedzi na pana pytanie. Pozwolę sobie zabrać minutę, dwie, co razem może będzie puentą tego dzisiejszego spotkania. Ale nim ta puenta nastąpi, ja chciałbym jeszcze raz wytłumaczyć. Proszę państwa, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu działa w ramach IPN, ale działa niezależnie od prezesa i kierownictwa IPN. I teraz tak, śledztwo, które potocznie mówimy Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, pion prokuratorski. Jeżeli kiedykolwiek miałoby dojść do kolejnego postępowania prokuratorskiego, to decyzję o tym może podjąć tylko i wyłącznie prokurator, a na pewno nie prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Dzisiejsze spotkanie stało zapisane na nośnikach elektronicznych. Będzie na stronach Instytutu Pamięci Narodowej. Ja mam nadzieję, że wśród członków czcigodnych prokuratorów z Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu znajdą się tacy, którzy zdobędą się na pewną refleksję po wnikliwej analizie, obejrzeniu dzisiejszego spotkania, które w dużym stopniu zostało poświęcone temu, jak z pozycji naukowych, wnikliwych badaczy, którzy poświęcili całe lata na przeanalizowanie źródeł i skonfrontowali je z ustaleniami śledztwa Komisji Ścigania Zbrodni. Jak widzicie państwo, widzieliście państwo, są tu istotne rozbieżności. Można powiedzieć, mówiąc delikatnie, że w wielu fragmentach, obszernych fragmentach język śledztwa zawiera, co mówiąc delikatnie, istotne nieścisłości co do faktów. I mam nadzieję, że ta refleksja spowoduje to, że albo zostanie wycofana z, czy może nie wycofana, ale określona jakimś kolejnym obfitym komentarzem, tam to komunikat w sprawie informacji, prawda, zawarty dotyczący śledztwa, który jest bardzo krótki, to, o którym tu dziś mówiliśmy, a może też prokurator podejmie decyzję o tym, żeby jeszcze raz naprawdę wnikliwie zbadać w oparciu o ustalenia obecnych tu chociażby badaczy, zbadać jeszcze raz wypadki, które miały miejsce w 1946 roku na Białostoczyźnie. Bardzo bym sobie tego życzył. Nie udało się, proszę państwa, zadać jeszcze kilku innych pytań dotyczących wątków wileńskich, opisanych bardzo wnikliwie, bardzo precyzyjnie i bardzo ciekawie w książce Michała Ostapiuka. Nie udało się też wyjaśnić sprawy, który autor wyjaśnia, to znaczy mianowicie odpiera na podstawie analizy źródłowej zarzutów postawionych przed laty przez Jerzego Kułaka dotyczące rzekomego haniebnej postawy Burego na śledztwie podczas procesu. Te wszystkie elementy, te wszystkie rzeczy znajdziecie państwo w książce. Ja jeszcze raz gorąco zachęcam do lektury tej książki. Dodam tylko tyle. To są ostatnie egzemplarze
mówię zupełnie poważnie, ostatnie egzemplarze, które jeszcze można nabyć. Cały nakład tej książki został wyczerpany. Jeżeli nie teraz, no to trzeba będzie czekać na dodruk albo korzystać z bibliotek. Dziękuję Państwu bardzo za spotkanie, dziękuję za przybycie. Wybaczcie, że tak późno, ale wydaje mi się, że warto było wysłuchać głosu ekspertów, naukowców. Dziękuję bardzo.